Dzień dobry. Obiecaliśmy, że spotkamy się w samo południe w poniedziałek, w drugim tygodniu takiego oficjalnego bycia w zamknięciu domowym. Ci, którzy muszą, albo ci, którzy powinni, wychodzą z domu i jakoś próbują sobie w tym nowym świecie poukładać życie, także to zawodowe. W zeszłym tygodniu, zupełnie nieświadomie, że tak się to skończy, a nie inaczej, odezwałem się do Was tak, żeby namówić Was do tego, że jeżeli macie pytania, a ja mam więcej niż zwykle wolnego czasu i moje odpowiedzi, czy moje prawie 30-letnie doświadczenie pracy z kamerą jedną, drugą, trzecią, czwartą, jakkolwiek byśmy ją sobie nazwali, może Wam się przydać, no to śmiało pytajcie. I potem okazało się, że tych pytań, tych próśb o pomoc jest tyle, że trzeba spotkać się właśnie w takich warunkach i w takich okolicznościach przyrody jak dziś, tak żeby w tym czasie, w którym każdy myśli sobie, rozumiem walkę z koronawirusem, ale tak naprawdę szczególnie teraz, w tym drugim tygodniu, kiedy wydawało nam się, że już jakoś ogarnęliśmy pracę zdalną, już jakoś ogarnęliśmy trwogę związaną ze zdrowiem, to zaczynamy zastanawiać się, jak będzie wyglądało nasze zawodowe życie teraz i w przyszłości. Tutaj wydrukowałem wszystkie te możliwe maile, które do nas przyszły, wszystkie te możliwe Wasze zapytania z LinkedIna, Instagrama, Facebooka, YouTube'a, wszędzie, gdzie zadawaliście czasem proste pytania. One z mojej perspektywy są proste, bo wydaje mi się, że trochę rzeczy już zrobiłem, w kilku sytuacjach udało mi się sprawdzić i dzisiaj ta wiedza może Wam się przydać do tego, że jak widzę, jest wiele biznesów z przeróżnych branż, czasami to są diamenty, czasami to są specjalne czujniki pokazujące, ile cieczy jest w zbiorniku pod ziemią. Serio, takie zapytanie od takich biznesów, czy one mogą się przenieść w czasy digital, też dostawaliśmy. Czy jest taki biznes, który w ogóle w online nie powinien występować? Sami widzicie dzisiaj, że nie ma. Okazuje się, że każdy powinien przynajmniej podjąć próbę, przynajmniej spróbować odezwać się do tych swoich klientów, którzy do tej pory może podchodzili do Was z dystansem i wtedy Wy też nie rozwijaliście tej kompetencji, żeby być w świecie online, a może w ogóle wydawało im się, że jednak spotkanie na żywo, twarzą w twarz albo sprzedawca ze sprzedawcą to jest coś, co powinno się rozkręcać bardziej i żaden online nie powinien tego psuć. Dzisiaj widzimy, że niezależnie od tego, czy się produkuje beton, czy się produkuje specjalne czujniki, czy się sprzedaje nawet urządzenie medyczne, takie zapytania też dostaliśmy, to tak naprawdę używanie sieci jest ważne. Wspomniałem wczoraj wieczorem, że dołączamy się też do takiego projektu Zostań z muzyką, projektu, który dotyczy wszystkich tych właściwie z mojego świata trochę, artystów, muzyków, dziennikarzy, publicystów, tych, którzy używają dzisiaj prostego telefonu, czasem nawet nie dołączają do tego zewnętrznego mikrofonu, czasem nie zapalają sobie nawet profesjonalnego światła i ja to rozumiem, bo nikt w domu tego na magazynie nie ma. Nikt ze strychu nagle nie znosi statywów, nie stawia profesjonalnych kamer, nie podpina specjalnego mikrofonu, nie walczy o to, żeby sieć była mocniejsza niż do tej pory, nie zapala światła, nie robi make-upu, ale uwierzcie mi, zresztą im dalej w ten nasz zatrzymany świat, tym więcej tego typu przykładów, że rano, kiedy wstajemy i siadamy do komputera, odpalamy komputer po pierwsze, a później decydujemy, czy ma nas być widać, czy nie, to tak naprawdę wchodzimy w przestrzeń publiczną, w której ja to rozumiem, bo jestem w niej od bardzo, bardzo dawna, ale chciałbym Was dzisiaj też namówić do tego, żebyście o tym pamiętali, bo jeżeli jesteście nawet, a myślę, że teraz zaczyna się u Zochy druga lekcja online, tak, to jest druga lekcja online dziecka 7-letniego, wszystkie dzieciaki siedzą w swoich domach i słyszą swoją panią, albo widzą nawet swoją panią i zaczynają ze sobą rozmawiać. Więc nie żebym był strasznym ojcem, który namawia dziecko do tego, żeby pamiętało o rzeczach, o których nie powinno pamiętać, bo przecież jest w domu, a nie w szkole, ale jednak sytuacja jest o tyle ważna i poważna, żeby przygotowywać się do tego profesjonalnie. Ja rozumiem przez profesjonalne bycie i profesjonalne pojawianie się gdziekolwiek publicznie to, żeby zapamiętać, że to, co jest za plecami, to ważne, żeby sprawdzić, czy nie ma tam czegoś, czego się będziecie później wstydzić. Że przyjdziecie na spotkanie z klientem, odpalicie komputer, zaczniecie mu opowiadać o różnych rzeczach, a on w którymś momencie przerwie Wam i powie, czy ten obraz z tyłu to aby nie, i będziecie się tego wstydzić. Zerknijcie zawsze za swoje plecy, żeby zobaczyć, czy nie ma tam rzeczy, która powinna być wyblurowana. Są takie programy, które pozwalają dzisiaj prowadzić w dużych korporacjach wideokonferencje, które pozwalają tak złapać twarz i ją wyostrzyć, a wszystko, co jest za waszymi plecami, wyblurować, tak żeby nie było widać, z jakiego pokoju nadajecie. I rozumiem, że może być wstyd, bo przecież wszyscy występują z książkami na plecach, a wy nie, ale czasami naprawdę lepiej to zrobić w ten sposób. Zapamiętajcie i proszę stosujcie się do tego, żeby to wyglądało profesjonalnie. Bo jeżeli, a świat się tak zmienił, że to nie jest tylko wypadek przy pracy,
który potrwa sekundę, ale wszystko na to wskazuje, że będziecie już musieli tej drogi używać częściej, żeby ci, którzy są po drugiej stronie, mieli w was, widzieli w was takich samych profesjonalistów, jak wtedy, kiedy przychodziliście do nich do biura, rozkładaliście swój sprzęt, otwieraliście prezentację i zaczynaliście opowiadać jeden, drugi, trzeci slajd, a na końcu mówiliście, to zapraszam do kupna, albo zapraszam do dołączenia, albo zapraszam do tego, żeby pan zaangażował się w ten projekt wspólnie. Make-up, czy on jest potrzebny? Ostatnio widziałem takie komentarze ludzi, którzy zajmują się na co dzień ekonomią i oni wprost pytali, zakładam, że to było całkiem serio, co robicie z make-upem, kiedy skończycie już telekonferencję? No ja go czasami zostawiam na cały dzień, bo jeżeli wiedziałem, że idę na spotkanie z jednym, czy drugim, czy czwartym przyszłym być może klientem albo partnerem biznesowym, to chciałbym, żeby on, wiedząc, że ja będę sprzedawał mu pewne rzeczy albo namawiał go do współpracy, chciałby widzieć we mnie kogoś, kto jest odpowiedzialny, ogarnięty, ubrany, więc widząc przez pierwsze dni ludzi, którzy siadają i publicznie pokazują swoje wnętrze domu w taki sposób, którego należy się wstydzić, wyglądają w taki sposób, którego należy się wstydzić i mówią w taki sposób, którego należy się wstydzić, pomyślałem sobie, kurczę, to może ja się jakoś wymienię z wami tą wiedzą. Bo to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, niezależnie od sprzętu, który sobie postawicie, bo my tu dzisiaj postaraliśmy się to zrobić najbardziej profesjonalnie, jak się da. Są dwie specjalne kamery, jedna, która pokazuje, jak ogólnie wygląda to nasze mobilne studio, druga, która pokazuje z bliska prowadzącego. Jest światło, jest mikrofon, jest specjalny stream wysyłany w każde możliwe miejsce sieci, i YouTube, i Facebook, i Periscope, i LinkedIn, i Twitter, tam gdzie chcecie, żeby to było dla was ważną wiedzą i ważną podpowiedzią, tam możecie nas złapać, ale to nie zawsze musi tak wyglądać. Wszyscy muzycy, którzy dzisiaj wieczorem o godzinie 20 mniej więcej już wyczuli, że między 20 a 22 to jest taki prime time, kiedy wszyscy siedzą w online i zaczynają opowiadać różne rzeczy na żywo i nagle każdy próbuje być. Nie wiem, czy państwo widzieli, ja go kocham miłością najwyższą, ale i to nie jest jedyny facet, którego kocham taką miłością, ale jak patrzy się na Chrisa Martina z Coldplay, któremu ktoś postawił statyw i powiedział, słuchaj, masz świetne pianino i potrafisz fajnie grać. Widzieliśmy cię na koncertach, gdzie na całym świecie, na stadionach mówiłeś do kilkudziesięciotysięcznej publiczności, dasz radę. I nagle Chris Martin stoi przy tym swoim pianinie, stoi przy tym swoim prostym statywie. Nie wiem, czy to był taki statyw, ale daj Boże, żeby jednak. I ma ten telefon włączony i widzi nagle, że ludzie zaczynają do niego mówić. Jest tak cudownie speszony, że myśli sobie, Jezus, ja was przepraszam za tą czapkę, was przepraszam za to, jak wyglądam. Przypomina mi się wtedy Adam Małysz, którego zdaje się TVP Sport poprosiło o to, żeby przygotował dla nich jakieś nagranie. I Adam Małysz bierze telefon do ręki i zaczyna coś nagrywać. Telefon Adam Małysz bierze w ten sposób i to mówię, kochając go tak samo jak Chrisa Martina, a może nawet bardziej. Zaczyna opowiadać w ten sposób. Jak mówimy w ten sposób, no to choćbyśmy nie wiem jak walczyli o naszą nadwagę, wiele będzie widać rzeczy, których nie chcielibyśmy widać. Nie po to wszystkie możliwe instagramerki robią sobie przepiękne zdjęcia właśnie w ten sposób, podnosząc nawet jeszcze swoją klatkę piersiową i brodę, żeby wyglądały doskonalej. Ja jestem już na tyle duży, że nie muszę pudrować rzeczy, które już są kompletnie nie do zapudrowania, ale pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście cokolwiek zrobić. Nagrywacie coś, co ma pójść dalej w świat, ma wyglądać profesjonalnie, to nawet jeżeli nie macie takiego statywu, postawcie sobie ten telefon w jakimś takim miejscu, żeby on był na wysokości waszej twarzy, żebyście, jeśli nie podłączacie zewnętrznego mikrofonu, nie zasłaniali tutaj mikrofonu ani dłonią, ani czymkolwiek innym. Postawili go tak, żeby to było dobre, żeby to było dobrze słyszalne i stańcie w ten sposób, żeby nawet jeżeli, no bo przecież kto będzie kupował to na teraz, może w przyszłości zainwestujemy. Nie macie dobrego światła w domu, bo spóźniliście się i jest już dawno po zmierzchu, a wy chcecie coś nagrać, bo przecież to musi być w mailu już u szefa albo klienta tu i teraz, no to sztuczne światło zawsze będzie robiło wam krzywdę, ale spróbujcie znaleźć takie, które otwierając na przykład żaluzję, da wam odrobinę jasności na twarz, tak żebyście wyglądali po prostu lepiej. Anegdota, którą zwykle opowiadam, znając publiczność, a dzisiaj widzę, że są wśród was tylko i wyłącznie przyjaciele, anegdota związana z Marylą Rodowicz i tym, jaką ona ogromną miała świadomość tego, jak należy wyglądać w studiu. Maryla Rodowicz, kiedy przychodziła i siadała, mówiła tak, gdzie są te wszystkie lampy? To bardzo proszę zwrócić je na mnie. I kiedy zapalały się lampy na Marylę Rodowicz, ona czuła się komfortowo, bo to jest zawsze najistotniejsze i najważniejsze we wszystkich możliwych publicznych wystąpieniach, żebyście przygotowali się do tego przede wszystkim wizualnie.
Panie Jarku, a merytoryczne przygotowanie do wystąpienia no jest ważne, ale wszystkie możliwe dane, wszystkie możliwe badania pokazują, że jeżeli wchodzicie na scenę, a to, co ja robię teraz, to też jest jakieś wejście na scenę. Owszem, nie budowaliśmy tutaj sobie niczego, żebym był wyżej, żebym był bardziej dumny niż jestem teraz, ale jest to umowne wejście na scenę. Zapalają się dwie kamery, zapalają się dwie czerwone lampki, włącza się mikrofon, wypuszczamy wszystkie możliwe transmisje we wszystkie możliwe platformy, no więc jestem na scenie. To wy dajecie mi ukraść wasz czas po to, żebyście się czegoś dowiedzieli. Wierzę, że tak jest. Obiecuję, że będzie moment na to, żebym przestał gadać, a zaczął czytać wasze pytania, ale pozwólcie, że najpierw się do tego przygotujemy. Więc kiedy wychodzimy na scenę, no to ludzie zaczynają patrzeć. Myślą sobie, no buty, przydałoby się trochę pasty. Skarpet, no powiedzmy, że teraz jesteśmy w takim czasie, że im bardziej odlotowe, tym nawet myślą w sobie ludzie, że ale ma dystans do siebie. Później patrzą na spodnie, patrzą na marynarkę, patrzą na koszulę, patrzą na twarz, patrzą na włosy i ostatnio, przez ten ostatni tydzień, wiem, że to nie jest najistotniejsze, że próbowaliśmy ogarnąć świat, którego do tej pory w ogóle nie znaliśmy, nie umieliśmy go nazwać, no ale dzisiaj, kiedy już po tygodniu zakładam, że wielu się nauczyło mówić i reagować online'owo inaczej niż to było na początku, wiecie, że trzeba o to zadbać, że kiedy siadacie do komputera i jest biznesowe spotkanie, no to wyglądacie tak, jakbyście byli w biurze. Nie wyglądacie tak, jakbyście w sobotę wstali, przeciągnęli się i pomyśleli sobie, no nareszcie dziś nie muszę się ubierać tak, żeby to wyglądało dobrze. No nie ma takiej możliwości. To znaczy wszystko powinno wyglądać tak, jakby ten świat się, daj Boże, nie zmienił. Jakbyście wchodzili na spotkanie pewni, przygotowani i wierzący, że to spotkanie ma jakikolwiek sens i to spotkanie będzie miało fajny finał biznesowy też. Więc wychodzicie na tę scenę, ludzie was mierzą, zaczynacie mówić. Najczęściej, kiedy spotykam się z osobami, które robią to pierwszy, drugi, trzeci raz, albo inaczej, muszą to robić, robią to często, ale zupełnie nie jest to ich świat, mówią, ale ja wtedy tracę oddech i co ja mam zrobić? No, ja mam oddychać. To jest najtrudniejsze zadanie często, bo nawet te 15, 20 czy godzinę przed występem to napięcie rośnie, zaczynacie się stresować, oddech staje się coraz bardziej płytki, używacie tylko i wyłącznie płuc, a jak człowiek korzysta z płuc tylko i wyłącznie, no to okazuje się, że one są takie mało pojemne, że przepona ma w sobie zdecydowanie więcej miejsca na to, żeby mówić głosem głębszym i co najważniejsze, dzisiaj nauczyciele też przesiedli się do online'u, ale nawet jeżeli się nie przesiadają, to znacie pewnie, może mieliście w rodzinie, może znaliście sami swoich nauczycieli, choroby nauczycieli, tych, którzy grają głosem czy pracują głosem, to są właśnie te, które wynikają z nadmiernego używania, nadmiernego ścierania, nadmiernej ekspozycji tego głosu. Im bardziej będziecie używali krtani, a nie będziecie dopalali tego swojego głosu przeponą i powietrzem, tym trudniej dla niego, żeby trwał i żeby takie spotkanie jak to nasze dzisiaj, czy ono potrwa godzinę, czy 90 minut, gdybyśmy mieli spotykać się codziennie, gdybym miał dzisiaj mówić do was przez 6 godzin, to tym bardziej musiałbym o tym głosie pamiętać i tym częściej musiałbym sięgać po coś ciepłego, tak żeby ewentualnie przedłużyć sobie zdalność mówienia i zdolność mówienia, więc kiedy już odzywacie się do ludzi, pamiętajcie, że to, co mieliście przygotowane, wcale nie trzeba wypowiedzieć tego w minutę, zapomnieć i ze sceny zejść, będąc zadowolonym, że udało się. Wszedłem, nie wiem, co o mnie myślą, ale zszedłem. Żebyście mieli poczucie, że to zostało dobrze zrobione, dajcie sobie szansę rozpędzić się. Dajcie sobie szansę zająć uwagę tych, którzy na was patrzą, ale jednak mówić coś, co może nie od razu jest tym tą najważniejszą rzeczą, może nie od razu jest clue i sensem waszej wypowiedzi. Każda wypowiedź powinna być zbudowana tak, jak słynna piramida. Jest jakiś wstęp, jest jakieś rozwinięcie, jest jakaś kulminacja i jest jakieś powolne wyprowadzenie ludzi do być może kolejnego pytania, być może kolejnej sentencji, być może kolejnego rozdziału tego, co chcecie im powiedzieć, być może do przerwania tego wystąpienia, cokolwiek takiego, ale schemat jest zawsze ten sam. Wstęp, fajne rozwinięcie, najważniejszy punkt, a później mądre wyprowadzenie czy przygotowanie na kolejne pytanie. I teraz jak będziecie biec, to nie każdy za wami nadąży. Jak siedzicie, albo jesteście na scenie, albo siedzicie teraz przed kamerami i próbujecie swoim klientom cokolwiek opowiedzieć, próbujecie skupić ich uwagę tak, jak ja próbuję skupić uwagę waszą teraz, przez czas nieokreślony jeszcze, to ważne, żebyście trzymali kontakt z kamerą, to po pierwsze, żeby to nie było tak, że wie pan, ja nie patrzę panu teraz w oczy, bo jak ja patrzę tutaj, to ja się lepiej skupiam. Też tak miałem. Przez długi czas patrzyłem sobie w podłogę zawsze albo kręciłem obrączką i myślałem sobie, to mi dodaje takiego flow i takiego skupienia, że ja będę ignorował tych, którzy są tam w kamerze, bo po co?
ale jednak sytuacja, w której to, co robicie teraz nawet, wierzę, że tak jest, bierzecie telefon i oglądacie go sobie tak blisko, patrząc mi dosłownie prosto w oczy, to ja muszę uważać na to, żebyście byli tu i żebym ja z wami był też tu. Kiedy chciałbym pokazać coś w dużym kadrze, no to wiem, że akurat w tym wydaniu mamy też taką możliwość, że na przykład, kiedy pytacie, a czy mikrofon wystarczy ten, który jest w telefonie, czy inny, ja mam swój ulubiony, bo on mi się kształtem podoba, nazwą podoba i wszystkim tym, co robi, też mi się podoba. I kiedy chciałbym się, i spotykam się z wami w wydaniach zupełnie bardziej amatorskich niż to, co robimy dzisiaj, kiedy przygotowaliśmy się do tego powielokroć inaczej, to jednak podłączam go, dlatego że wiem, że jeżeli jestem w otwartej przestrzeni, są tam, nie wiem, muzyka leci z głośnika, cokolwiek takiego, to już mikrofony zaczynają wariować, już was słychać słabiej i zaczynają się pytania nie o merytorykę waszego wystąpienia, tylko panie Jarku, a można by głośniej? Panie Jarku, mikrofon bliżej ust, halo! Nie ma sensu sprawiać i doprowadzać do takiej sytuacji, żeby ludzie w ten sposób reagowali, żeby ich nie odciągać od tego, co macie najważniejszego do powiedzenia. Więc, kiedy wchodzicie na scenę, strach jest, emocje są, trwoga jest i zastanawiacie się, ile to jeszcze musi potrwać i czy ja dam radę. Przede wszystkim głęboko oddychajcie. To jest coś, co dotlenia cały organizm, przede wszystkim głowę, a to z tej głowy ma być jak najwięcej rzeczy do zrobienia. Niezależnie od tego, czy jesteście na tak profesjonalnym wystąpieniu, że ktoś, mimo że macie kartki, to jeszcze zbudował wam prompter i stoicie jak profesjonalnie przygotowany do tego polityk i patrzycie sobie prosto na twarze ludzi, ale tutaj macie swój tekst, tam macie swój tekst, tutaj macie swój tekst i tutaj macie swój tekst i niezależnie gdzie się odwrócicie, tam możecie złapać zawsze ten akapit, który właśnie chcecie wypowiadać. Ja nauczony przez lata pracy w różnych miejscach publicznych. Staram się z promptera zupełnie nie korzystać, bo to jest zabójca. Zabójca z takiego flow, które pozwoli nam w tej relacji będąc i wam będąc w relacji z waszymi odbiorcami, czy to są klienci, czy to są studenci, czy to są uczniowie po prostu, być w szczerej relacji. To znaczy, jeżeli nie macie nic do powiedzenia, to nie odzywajcie się. Jeżeli macie coś do powiedzenia, to sobie też to zaplanujcie. Ja lubię freestyle, ale każdy freestyle powinien być zaplanowany, przygotowany tak, żebyście mieli też jakikolwiek scenariusz tego, co się będzie działo, bo odzywali się do nas nawet wykładowcy, profesorowie z Gdańska, mam nadzieję, że teraz siedzą i oglądają i nie mówią, cholera, jestem w sumie przygotowany przez lata do tego, żeby wychodzić do studentów, odpalać prezentacje albo wyciągać notatki i prowadzić dla nich zajęcia, ale nagle, kiedy mam usiąść przed komputerem i mówić do nich, a oni gdzieś tam coś robią, kompletnie nie umiem tego skupienia przełożyć z tej mojej sali fizycznej do tej mojej sali online'owej. A tak naprawdę musimy sobie wszyscy uzmysłowić, że to nie ma żadnego znaczenia. Są przecież coraz częściej takie konferencje, większe, mniejsze, na których wychodzicie na scenę, opowiadacie to, z czym przyszliście, ale jednocześnie, tak jak ja teraz mam operatora z kamerą przed sobą, lub kamerę obok, to pamiętajcie o tym, że one w tych salach są, więc nauczeni tym doświadczeniem w przyszłości, kiedy świat wróci do normy, nie zapominajcie, że czasami w sali może siedzieć kilkaset osób, a stream może oglądać kilkaset tysięcy osób albo kilkaset osób i dlatego czasami poza tą publicznością warto zerknąć także na tych i docenić ich tym, że też o nich pamiętacie. Więc przenoszenie tego, z czego profesorowie byli znani do tej pory, na świat online właściwie nie powinno nastręczać żadnych trudności, bo to jest tylko i wyłącznie wyobrażenie sobie, że oni są, ale patrzą na mnie przez tą małą, cholerną dziurkę od klucza czy małą przesłonę i ja muszę w ten sposób do nich mówić. Ja muszę się przygotować, ja muszę się uspokoić. Pamiętajcie, że zajęcia fizyczne trwają określony czas. Jak ktoś wychodzi na scenę TEDu, to wie, że ma 12 albo 17 minut. Zajęcia trwają 45, 90 albo czasem jakieś wystąpienie trwa 30 minut. To jest ważne, ale tutaj to też jest istotne, żebyście byli w tym wszystkim elastyczni, żebyście nie czując się pewnie na samym początku, rozkręcali się powoli, żebyście w tym momencie, w którym przychodzą emocje i będą ograniczały waszą zdolność jasnego myślenia i mówienia, nie wypowiadali czy nie starali się wypowiadać najtrudniejszych rzeczy. Mało tego, nie łapali się za cytaty. Spotkałem się czasami z takimi wystąpieniami, kiedy ktoś na wysokim stanowisku wychodzi przed swoich pracowników, jest nowy, więc ma ważną rzecz do przekazania. Oni go kupią albo nie. Albo będzie miał jeszcze jedną szansę, drugą, trzecią, ale w tej pierwszej może być trudno. Więc on wychodzi na scenę, zaczyna opowiadać, ona to była w tamtym przypadku, i zaczyna cytować, chyba to był Arystoteles. I nagle się gubi w tym cytacie.
A cytat jest taki na zasadzie, no właściwie tak, no to dosyć proste i wszyscy go znamy. Ale jak się już pomylisz w cytacie, to już się zaczynasz denerwować, że przecież to jest tak proste. Przecież mogłam sobie to napisać, no ale przecież radzili, żeby nie pisać. Więc nie porywajcie się w pierwszych minutach swojego wystąpienia na takie rzeczy, które będą wymagały odniesienia się do czegoś, co mieliście zapamiętać albo co mieliście wykuć, bo przecież nie będziemy zmieniać cytatu Arystotelesa. Zostawcie to sobie na później, kiedy już poczujecie się zrelaksowani, kiedy będziecie czuli się pewnie z tymi, którzy są po drugiej stronie. Oni w każdej sytuacji, myślcie o tym w ten sposób też czasami, wychodzę na scenę, no i jestem tym wybranym, który musi przekonać do siebie ludzi. Oni siedzą sobie w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym rzędzie. Fajnie, żebym widział ich wszystkich, żebym reagował na nich wszystkich, żebym doceniał ich, że są, żebym dopieszczał ich czasem spojrzeniem. Bardzo miło panią widzieć, dziękuję, że pan także jest. Ale w którymś momencie przychodzi sytuacja, w której musicie pójść kilka kroków dalej i wyobrazić sobie, że gdyby oni was zamienili na tej scenie, byliby w tej samej trudnej sytuacji. To pomaga. Jeżeli uzmysłowicie sobie, że to teraz tylko od was zależy, jak to wypadnie i każdy inny w waszej sytuacji też byłby zestresowany, więc owszem, on siedząc sobie i patrząc na was tam może mieć trochę łatwiej, ale gdyby tylko zmienić tę sytuację, gdyby nagle to na niego zapalone było całe światło, gdyby nagle to jemu podstawiono mikrofony, on też by się stresował. Kiedy to wiecie, wierzę, że już trochę łatwiej. Zaczepcie tych, którzy z wami siedzą i rozmawiają. Jak przychodzicie na spotkanie z przyjaciółmi, to przecież nie chodzicie od razu do punktu najważniejszego, tylko mówicie, no i co u was? Zróbcie sobie wstęp, zróbcie sobie przestrzeń do tego, żeby poczuć się pewnie na tej umownej, wirtualnej, online'owej scenie, a dopiero potem zaczynajcie robić to, co najważniejsze. Dopiero potem zaczynajcie opowiadać swoją historię. Wspomniałem o przyjaciołach i się przy nich na chwilę zatrzymam, bo kiedy próbuję kogoś przekonać, że prezentacja, którą ma i z którą chce wyjść na scenę, jest napisana trochę po staremu, jest napisana trochę w starym stylu. Ona niczego nie opowiada, ona tylko coś deklamuje, ona tylko coś komunikuje jednostronnie. Ona nie jest zachętą do rozmowy, ona nie jest wstępem do jakiejkolwiek dyskusji. To czasami zamieniamy ostatni slajd na pierwszy i wywracamy to do góry nogami. Myślcie za każdym razem o tym, co robicie z tą swoją publicznością, czy ona jest fizyczna, czy ona jest online'owa, też fizyczna, tylko i w innym wydaniu. Żebyście opowiadali im to tak, jakbyście opowiadali przyjaciołom. Żebyście spróbowali czuć się jako ci, którzy otwierają książkę albo mają jakąś historię i mówią, to chodź, opowiem ci, co u mnie słychać. To chodź, opowiem ci, jaki mam pomysł. Chodź, opowiem ci, co chciałbym ci powiedzieć. Druga rzecz, która pojawiła się w tych wszystkich waszych mailach i w tych wszystkich propozycjach, to jest nie tylko to, żeby nauczyć się mówić do kamery, bo tego nie zrobimy teraz, w sekundę, choćbyśmy nie wiem, jak długo siedzieli. Tego nie nauczycie się w krótkim czasie, no ale już wiecie, że trzeba. To jest tak, że przez lata całe wszyscy myśleli sobie, no jak będą mnie zmuszać, to ja wyjdę i coś tam może ewentualnie zrobię. Jak będziecie zmuszani do czegokolwiek, to nigdy to nie będzie dobre. Dzisiaj wierzę, że przyszedł taki moment, że choćby niezależnie od tego, czy wam się to przyda bardziej czy mniej, to czujecie, że trochę nie ma innego wyjścia. I że trzeba to jakkolwiek ogarnąć i jakkolwiek opanować, dlatego że to się może wam przydać, że to może uratować wasz biznes, że to jest sytuacja, w której wy sami możecie zadbać o to, żeby wasi klienci, do tej pory spotykani przez was tylko fizycznie, nie uciekli. Więc nie denerwujcie się na to, że tak trzeba. Tak jak mówię, i to nie po to, żeby się przechwalać, ale po to, żeby wam powiedzieć, jedno z pytań zresztą tego dotyczyło, na jakim sprzęcie pan to robi. Więc my dzisiaj przygotowaliśmy sprzęt najlepszy z możliwych, natomiast nie musicie tego robić od razu w ten sposób. Telefon, którego używałem przed chwilą, stawiany w taki sposób, o jakim wam mówiłem, o właśnie tak, to może być coś takiego, co na tych chciałem powiedzieć umownych, ale przecież one nie są umowne, one są fizyczne. I najważniejsi ludzie na świecie dzisiaj, wchodząc live do różnych telewizji informacyjnych albo spotykając się ze swoimi studentami, pokazują, co czytają. Więc nawet jeżeli nie nadajecie, ale macie tą bibliotekę za sobą, zakładam, że ona ma półki i traficie na taką półkę, która w miarę będzie na wysokości waszej twarzy, więc tam możecie postawić telefon i tam możecie nacisnąć piękną ikonkę nagraj, i możecie spróbować powiedzieć to, co chcecie powiedzieć. Niech to nie trwa chwilę. Dlatego mówię, że warto być przygotowanym do tego, co chcecie powiedzieć, bo cała sfera online, jak ją studiuję od ładnych kilku lat, ona ma to do siebie, że jeżeli już kupicie uwagę widzów, oni przyjdą i będą was słuchać, będą na was patrzeć, będą z wami wchodzili w interakcję, będą pozdrawiali z Gdańska, z Warszawy, z Lublina, z Krakowa, z Newcastle, z Sydney, skądkolwiek, to fajnie z nimi wejść w interakcję, ale wy musicie ponieść tą swoją myśl przez długie minuty. Ostatnio testowałem
to z Zosią, która w przeciwieństwie do Starego nie jest taką osobą, która wychodzi na scenę i zaczyna opowiadać i się w tym dobrze czuje. Woli to zrobić zupełnie inaczej. No ale sytuacja też się zmieniła. Wiele dzieciaków dzisiaj w szkole musi podejmować wyzwanie zalogowania się do narzędzi, których do tej pory nie używali i bycia live z kolegami z klasy, widzenia ich na małych ekranikach, na dole ekranu czy w jakikolwiek inny sposób. Więc uznałem, że skoro pracuję w ten sposób, mam statyw, mamy mikrofon, mamy telefon, możemy popróbować ponagrywać jakieś opowieści. Więc wymyśliłem kilka tematów tych nagrań, żeby to nie było zwykle, jak gość chce przyjść do programu i pyta, o czym będziemy rozmawiali, to ja mówię o życiu. Dlatego, że nie chcę mu sprzedawać pytań, dlatego, żeby ta nasza rozmowa była jak najbardziej naturalna. No ale tutaj, kiedy mówimy, przygotuj mi cztery swoje wystąpienia, ważne, żeby podać ten temat, żebyście wiedzieli, o czym będziecie rozmawiali, żeby ci wasi widzowie wiedzieli, o czym wy będziecie mówili, ale żebyście wy też wiedzieli, do jakiej puenty zmierzacie. Więc pierwsze nagranie, 5 minut. Drugie nagranie, 6 minut. Chyba 9 albo 10 nagranie, na razie mamy 10, to jest nagranie 10-minutowe. Moment, w którym jednak świadomość statywu, kamery i tego, że ktoś jest po tej drugiej stronie i że w ogóle nagrywamy to dla kogoś, jest ważne, żeby się do tego przyłożyć, żebyście nie traktowali tego lekko. Więc nawet jeżeli będziecie nagrywali do tego swojego telefonu stojącego na półce z książkami, na wysokości twarzy, nie za wysoko, nie za nisko, nie zasłaniając mikrofonu, żeby to miało sens, żebyście sami później, słuchając tych swoich 5, 6, 10 minut, zobaczyli, co jest tak, a co jest nie tak. Czy może, miałem taką sytuację ostatnio, opowiadacie o rzeczach trudnych, nawet biznesowych, ale okazuje się, że wasza twarz cały czas się śmieje, że opowiadacie o kryzysach, ale cały czas ta twarz się śmieje. I nagrywam to specjalnie, nie kasuję i mówię, chodź zobaczymy, zobacz dlaczego. I czasami to jest tak, że ktoś, kto ma już lat 40-50, jest na wysokim stanowisku, patrzy i się konfrontuje po raz pierwszy z własnym nagraniem. Więc jeżeli teraz oglądacie to, co my robimy i jesteście asystentami swoich prezesów i będziecie w przyszłości wspierali ich tak, jak wspieraliście do tej pory, to nie róbcie im tylko byle jakich zdjęć, kiedy oni stoją na mównicy przez pierwsze, drugie głowy w pierwszym, drugim rzędzie, tylko postarajcie się ich nagrać, tak żeby oni później widzieli, jak to wyszło, żeby później mogli poprawiać swoje błędy. Ja kiedy pracowałem jeszcze w radiu, w programie trzecim to było trochę inaczej, tam nie było takiej technologicznej możliwości, ale później w Radiu Z była taka możliwość, że kiedy wchodzisz na antenę, czytasz serwis informacyjny, schodzisz z tej anteny, siadasz przy komputerze, zakładasz słuchawki i słuchasz tego, co zrobiłeś przed chwilą. 6 minut. No to w sumie jesteś te 6 minut w stanie przesłuchać w 3-4 i wiesz, czy odpowiednie tempo, wiesz, czy się przejęzyczyłeś, wiesz, czy tutaj było w dobrym klimacie to przeczytane, czy nie, jesteś w stanie już za godzinę się poprawić. Tak samo jest z nagraniami wideo, a nawet lepiej. Pamiętam, że kiedy zaczynałem pracę w 2007 roku w TVN24 i miałem za sobą pierwszy, drugi, trzeci program, to mimo, że wcześniej coś tam przed kamerą robiłem, mimo, że wcześniej mieliśmy jakieś próby kamerowe i miałem naprawdę fajnych ludzi dookoła, którzy się na tym doskonale znali, a ja byłem żółtodziobem, który może w mediach coś zrobił, ale tak naprawdę przed kamerą robi pierwszy raz, no to 4 godziny programu oglądałem sobie w 3, później w 2, później w 1,5, ale to było największe doświadczenie i największa lekcja, jaką można było dostać. Dawałem ją sobie sam trochę, też oglądając to na szpiegu, bo żaden operator, żaden realizator, żaden szef nie miał czasu na to, żeby przeanalizować to wszystko, więc wiedziałem, że na przykład stojąc przed kamerą nie będę stał w ten sposób, żeby nie pokazywać moich uszu, to niezależnie od tego, czy one są czyste, czy nie, tylko że wasz profil nie zawsze może być, mój też, najfajniejszy do pokazania. Więc jeżeli już macie kamerę przed sobą, to starajcie się stać na wprost tej kamery, nogi troszeczkę szeroko rozstawić, żebyście nie mieli nóg złączonych tak jak Wańka Wstańka, bo siłą rzeczy będziecie robili to cały czas w ten sposób. Więc będziecie z wąskiego kadru wychodzili i operator podejdzie i was zabije. A po co tracić życie przed kamerą? To oczywiście się może obejrzeć, to się może kliknąć, ale to jest jedna z najgorszych śmierci. Więc pamiętajcie o tym, żeby szanować tych swoich widzów i szanować też swoją prezentację i swoją jakość też. Kiedy już stoicie prosto i zaczynacie mówić, pamiętacie wcześniej o oddechu, który był powiedziany, więc macie już dwie umiejętności, które warto powielać. To, co dzisiaj się najczęściej zadziewa, ostatnio miałem też taką telekonferencję z zespołem, który sprzedaje drogie instrumenty finansowe, no i muszą się jakoś przestawić na sprzedaż. Więc mówię, kochani, chętnie opowiem, połączmy się. Łączymy się Zoomem. No i widzę tysiące różnych prywatnych przestrzeni, których nie powinienem widzieć.
ale myślę sobie, okej, no uczymy się wszyscy tego bycia online i streamowania. Więc zaczynam zwracać na to uwagę, no to zaczyna się włączanie bluru, tak żeby nie było widać dzieci, książek, żony, nieposprzątanego stołu, rozlanego mleka i tak dalej. To jest kompletnie niepoważne, poważne, niepoważne. Wiem, że są poważniejsze rzeczy teraz niż tam, przejmowanie się tym, ale tak jak mówię, jesteśmy już krok dalej, więc zwróćcie na to uwagę. No a później zaczyna się dyskusja o tym, jak oni powinni w relacji ze swoimi klientami wyglądać. Więc mówię do jednego, drugiego z ogromnym sercem na dłoni, no nie w ten sposób, bo jeżeli siedzicie przy biurku i siedzicie w ten sposób przy komputerze, to niezależnie od tego, jakbyście drogie rzeczy sprzedawali, niezależnie od tego, jak do tej pory by was ktoś oceniał, pomyśli sobie, popatrzy, naprawdę nie jesteś w stanie się odrobinę wyprostować i to niezależnie od tego, ile to będzie trwało. Jesteście w takiej samej publicznej sytuacji, w jakiej bylibyście na sali, przed fizyczną publicznością, więc dbajcie o to, żeby ta wasza sylwetka też była taka, szczególnie kiedy mówicie, tak jak ja teraz, wybrałem celowo takie krzesło, a nie inne, czyli dosyć wysokie. W telewizjach czasami jest tak, zwróćcie uwagę, i to będzie jedna z dygresji pana Jarosława, że fotele wyglądają doskonale, kanapy wyglądają doskonale, zmieści się na nich 10 cudownych rozmówców, tylko że oni siadają i nie bardzo cholera wiedzą, jak usiąść. Czy tak? To też dla was samych komfort jest ważny, ale dla tych, którzy was oglądają, dla tych, którzy na was patrzą, ważne jest też to, żeby oni widzieli w was liderów. Więc jeżeli wy mówicie, macie taką możliwość, że to właśnie wy teraz jesteście przed kamerą, no to siłą rzeczy to musi wyglądać godnie i dobrze. Więc dajcie sobie tę chwilę na to, żeby wasza sylwetka była wyprostowana, że jeżeli gestykulujecie, to nie róbcie tego gdzieś na wysokości krocza, a właściwie na niskości krocza, bo tego nikt nie będzie widział. Owszem, można opieprzyć później operatora, że źle wykadrował, ale to nie o to chodzi, to wasz problem. Wszystkie możliwe gesty, jeżeli chcecie cokolwiek powiedzieć, chcecie pokazać, jak wyglądała sytuacja jeszcze 2 tygodnie temu w waszym biznesie, jak ona wygląda dzisiaj, może po drodze coś jeszcze się zadziewało, one muszą być tu gdzieś, tu, nie wyżej. Jeżeli czasami chcecie zagrać trwogę, cokolwiek takiego, to wybaczą wam zasłonięcie sobie buzi, wybaczą wam zasłonięcie sobie twarzy, ale to musi być jakiś powód na to. Nie można tego robić o tak, więc wszystkie gesty tutaj, spokojnie. Kamera musi swoje przetworzyć, oko widza musi swoje przetworzyć, więc nie możecie tego robić tak i tak. Bo okej, możecie w ten sposób pokazywać tempo jakichś zmian, ale tak naprawdę was, mówiących do kamery, chciałbym widzieć tych, którzy są opanowani, tych, którzy mają swój moment i rozkładają zadania, rozkładają tematy, rozkładają akcenty, rozkładają akapity, rozkładają sens tego wszystkiego, co macie do powiedzenia. Więc nie liczcie na to, że do tej pory tak wychodziłem, patrzyłem sobie na tych wszystkich ludzi, oni mi dawali dużo energii, więc jakoś pójdzie. Teraz, kiedy nie widzicie tych wszystkich ludzi, nawet jeżeli widzicie ich na platformie jednej i drugiej w małych okienkach, to nie jest ta sama energia, którą widać jednak w momencie... Przepraszam cię, Michał, ale jestem teraz na żywo i jak skończę tylko live'a, to oddzwonię do ciebie, dobrze? A rozmawiamy właśnie o tym, także ściskam cię mocno, widzowie cię pozdrawiają. Ważna rzecz, wyciszcie telefony, kiedy wchodzicie na żywo. My jesteśmy w pracy, więc nie możemy ich wyciszyć, ale też jednocześnie dajcie znak znajomym, żeby przez 2 godziny wam nie przeszkadzali, bo jak będziecie chcieli być na żywo, a co chwilę będzie schodził komunikat, że ktoś dzwoni, a wy będziecie odrzucali, to ci widzowie po drugiej stronie pomyślą sobie w którymś momencie, że coś jest z wami nie tak. To możemy spokojnie już odrzucić. Pamiętajcie o tym, żeby nawet zapisać sobie w punktach to, co macie do powiedzenia. Jeśli to jest 90-minutowe wystąpienie, 45, 30, 12, 5, niech to będzie 5 sensownych minut, więc wiecie, co ma być na początku, wiecie, co ma być później, wiecie, jaka ma być kulminacja i wiecie, co będzie na końcu. Tak, żeby ludzie was słuchający też się w tym wszystkim nie zgubili. Są tacy, którzy mówią, no ja to sobie w miarę dobrze na scenie radzę, tylko wie pan, czasami jest tak, że tak się człowiek zatnie i co wtedy? No, jak się człowiek zatnie, to się zatnie. To jest tak, że kiedy siedzicie przed kamerą, albo jesteście gdzieś na żywo, albo wychodzicie przed publiczność i nagle pomyślicie sobie, kurczę, tam mi zabrakło mi słowa i uciekła mi myśl, no, teoretycznie to może boleć. Ale to nam się tylko na żywo będąc wydaje, że to trwało wieki całe, że ten wstyd to w ogóle, o Jezu, oni mnie już teraz zlinczują do końca. Nie, bo jak obejrzycie sobie to na szpiegu, albo jak zapytacie tych, którzy na was patrzyli, to oni powiedzą, to chwila, moment, w ogóle nie miało to żadnego znaczenia. Ale w tym momencie też wrócę do promptera, bo o ile możecie sobie mieć swoje notatki przed sobą, używać ich choćby do tego, żeby ręka była zajęta, żeby to pozwalało wam żyć jako gadżet, to jest jedno. Ale w każdej chwili też możecie zrobić to, co ja za chwilę, czyli poczytać
we fragmencie to, co usłyszeliście czy zobaczyliście w mailach od waszych widzów. Ale druga rzecz jest taka, że jeżeli jednak nie wykujecie na blachę tego, co chcieliście powiedzieć, tylko przemyślicie to sobie, przegadacie to sami ze sobą i przygotujecie się do tego, żeby to opowiedzieć, to w momencie, w którym się zawiesicie, w momencie, w którym się potkniecie, to ludzie was oglądający, wierzę, że tak będzie i w tym przypadku, pomyślą sobie, no żywy człowiek, no też bym się przejęzyczyła. A kiedy wpiszecie sobie to do głowy, wyrecytujecie albo wpiszecie do promptera, jak was będzie na niego niepotrzebnie stać, to będziecie mogli śmiało zareagować jak moja mama, kiedy patrzyła na ludzi czytających serwis informacyjny. Ja mówię, no i jak ci się to podoba? No fajnie. No wiesz co, no, mylił się cały czas, ja bym to lepiej przeczytała. Myślę sobie, no być może. Owszem, jak człowiek się wykuje na blachę, to teoretycznie myśli, że wszystko wie, ale później, kiedy stoi i mówi, to widać w jego oczach, że on po prostu tak, ten mózg jest w zupełnie innym miejscu. On nie patrzy i nie mówi do was, tak jak ja staram się patrzeć i mówić do was teraz, tylko cały czas myśli sobie, jak to szło, ten wierszyk, ta umowna prezentacja. To nie ma sensu, to was zgubi zupełnie. Szczególnie, że przygotowując ją wieczorem, jesteście w zupełnie innym klimacie, jesteście w zupełnie innym nastawieniu, dookoła dom żyje zupełnie inaczej albo miejsce, w którym pracujecie, żyje zupełnie inaczej. Przychodzicie rano, albo otwieracie komputer rano, patrząc po dzisiejszych czasach i zaczynacie to opowiadać, głowa jest zupełnie inna, nastawienie jest zupełnie inne, noc mogła być zupełnie inna, więc gadacie zupełnie inaczej. Więc pamiętajcie o tym, co chcecie powiedzieć, ale którą drogą do tego dojdziecie, to jest już zupełnie inna sprawa. Bo dzień wcześniej to może być prosta droga, wiem, co sobie przygotowałem, idę, ale następnego dnia może się wszystko zmienić dookoła, możecie mieć zupełnie inny kontekst tego, co chcieliście powiedzieć, więc to też jest warto, żeby o tym pamiętać, aktualizować to i za każdym razem być w real time. Tak jak dzisiaj czytam o różnych rzeczach, że wszyscy starają się wykorzystywać real-time marketing do trudnych czasów, żeby coś tam posprzedawać. On jest fajny, ważny czasami, kiedy rzeczywiście można z niego skorzystać, ale w tym waszym wystąpieniu i byciu na scenie za każdym razem aktualność ma ogromne znaczenie. To, co będziecie mówili, wpisane w jak najbardziej naturalny, jak najbardziej oczywisty, jak najbardziej zupdate'owany kontekst, to zawsze będzie dobrze robiło, bo ludzie mogą się z tym zmierzyć, bo nie odnosicie się do jakiejś prehistorii czy wyimaginowanych przykładów, ale mówicie o czymś, co realnie wokół nich się zadziewa. Pamiętajcie o tym także. Kiedy zaczynał pisać do mnie Michał, mówi tak, trafiłem na twój post na LinkedIn odnośnie wsparcia w tworzeniu wideo, tak się składa, że jestem w tym obszarze absolutnym laikiem, a chciałem rozpocząć swoją przygodę z tworzeniem treści wizualnych. Jeśli limit miejsc pozwala, to spróbujmy. Czy może każdy? Wydaje mi się, że dzisiaj to pytanie jest już zbędne, bo musi każdy. Więc jeżeli wiemy, że musi, no to każdy powinien przynajmniej spróbować nagrać sobie cokolwiek. To nie ma znaczenia, czy będziecie mówili bardziej składnie niż ja, czy będziecie mówili mniej składnie niż ja, czy będziecie bardziej płynni, czy nie, bo do tego trzeba dojść. Nad tym można spokojnie pracować, tylko trzeba dać sobie szansę, żeby tą umiejętność wypracować. Nie od razu, znam sytuację, kiedy to naprawdę trwa miesiącami, ale praca, jeszcze raz praca. To nagranie, które zrobicie pierwsze, drugie, trzecie, spokojnie kasujcie. Jest tak, że kiedy ja słyszę, tak jak dzisiaj zresztą od mojej ekipy, 5, 4, 3, 2, 1, jesteś i widzę czerwoną lampkę, no to mi dodaje energii, ja sobie mogę gadać. Ale kiedy ktoś by mi powiedział, dobra, panie Jarku, to tak, kamery ustawione, nagrywamy. Najpierw tu, te 2-3 zdania, później pan się odwróci tutaj, 4-5-6 zdań i później pan wróci jeszcze do bliskiej kamery i coś tam zrobimy. Kiedy jest nagrywanie, to mózg myśli sobie, pomylę się, to nagramy jeszcze raz. Każde kolejne nagranie to jest jeszcze gorzej i wciąga, więc bądźcie przygotowani do tego emocjonalnie, bądźcie zwarci, bądźcie skupieni na tym, co ma być powiedziane. Czuję się teraz, jakbym pouczał Zochę, ale tak też było ostatnio, kiedy ona opowiadała i flow było fajne, myślę sobie, no, idziemy na rekord długości nagrania, ale w którymś momencie zaczynał się gubić sens, więc było... Tak się też może zdarzyć, że wchodzicie na scenę, myślicie, że jesteście przygotowani, a jeden przykład, scena nie reaguje. Myślicie sobie, cholera, to ja może powiem to samo, tylko inaczej, to się choć trochę uśmiechną. Dzisiaj w sytuacji online'owej opóźnienie dźwięku jest oczywiste, opóźnienie obrazu jest oczywiste, więc nie ma tego, o czym Kuba Wojewódzki ostatnio mówił, kiedy jeszcze program był nagrywany, ale bez publiczności, że to jest zupełnie nie ta sama emocja, ale Ellen DeGeneres to samo, zdecydowali się z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne całej dużej ekipy telewizyjnej, że nagrywamy bez publiczności, ale uwierzcie, że to, zresztą sami to widzicie, niezależnie od tego, czy jesteście artystami, profesorami, czy nauczycielami, czy kimkolwiek takim, kto ma dostęp do publiczności, że jeżeli ona żyje razem z wami, ona daje wam jakąkolwiek energię, no to od razu inaczej się pracuje. Ale w tej sytuacji trzeba ją sobie wytworzyć. I to jest kolejna trudna rzecz, że kiedy ja pokazywałem w weekend
Specjalnie tak zrobiłem zdjęcie, żeby, pilnuję tego bardzo, żeby nie było widać twarzy Zosi, ale żeby było widać sytuację, w której jesteśmy i pracujemy, to zamiast powiedzieć, właściwie nie publikowałem tego po to, żeby dostać jakiekolwiek wsparcie, bo chodziło mi tylko o to, żeby was zachęcić do tego, że możecie naprawdę z dzieciakami razem pracować dla swojego dobra i dla ich dobra, ale pretensje na zasadzie stary, nie każdy ma statyw. Oczywiście, że tak. Półkę z książkami już ma większość, prawda? Można spróbować. Nie każdy ma zewnętrzny mikrofon. Zdecydowanie nie. Nie zasłaniając tego, który macie, też się nada. Nie każdy ma umiejętności. No właśnie o to chodzi, żeby każdy ich nabył, żeby każdy przynajmniej spróbował. Niezależnie od tego, czy właśnie biznes to jest coś zupełnie innego, czy jeszcze nie. Odzywacie się także i w takich sytuacjach. Na przykład napisała do nas jedna z widzek, która mówi tak. Prowadzę, poczekajcie, dojdę sobie do tej kartki spokojnie. Nasza działalność to jest obecność na wschodzie, Azja Centralna, Kaukaz, Białoruś, Ukraina. Działaliśmy właśnie tam z różnymi studentkami, ale to było fizyczne spotkanie. Zapraszaliśmy ich, rozmawialiśmy z nimi, jak to zrobić dzisiaj. To można zrobić tak samo jak do tej pory. Jechaliśmy fizycznie tam, a dzisiaj używając naprawdę prostych narzędzi możecie skrzyknąć. Co najważniejsze, nie przerywać tej relacji. Już nawet nie tylko czysto biznesowo, ale bardzo psychologicznie, to co się działo do tej pory zostało tak brutalnie przerwane, jakby ktoś wyjął wtyczkę z całego świata i nagle wszystko stanęło. Ale powolutku będzie musiało wrócić. Być może w zupełnie inny sposób, ale jednak bycie w relacji ze swoimi klientami pozwoli wam w momencie, w którym wszyscy powiedzą, dobra, otwieramy bary, otwieramy firmy, otwieramy biura, wrócić do nich i oni też być może będą mieli inne budżety, być może będą kupowali mniej, ale świat będzie musiał powoli wrócić na te tory, bo nie ma takiego państwa, które miałoby tyle pieniędzy i mogłoby wydrukować tyle pieniędzy, żeby to wszystko utrzymać, więc będziemy powoli wracać do tego świata, więc utrzymywanie relacji, niezależnie od tego, że dzisiaj fizycznie się ich nie da, jest bardzo ważne, więc nie traćcie tego czasu, który macie teraz na to, żeby przeczytać zaległe książki. Okej, można to zrobić. Obejrzeć zaległe filmy, też można to zrobić, ale w ciągu dnia nie traćcie kontaktu z klientami. Oni też powoli zaczynają szukać tych, których do tej pory mieli jako partnerów. Więc nie unikajcie tego, bądźcie z nimi w kontakcie, tak żebyście w odpowiednim momencie mogli wrócić do relacji, wrócić do sprzedawania. Pisze ktoś tak, jestem pośrednikiem kredytów hipotecznych. Bartek. Od większości pośredników odróżnia mnie to, że lubię patrzeć na rynek trochę szerzej niż przez pryzmat ceny kredytu. Lubię dzielić się swoją wiedzą. Rok temu wróciłem do bezpośredniej obsługi klienta. Widzę, że większość moich kolegów i koleżanek nie potrafi wykorzystywać social media w swojej pracy, a ja chciałbym umieć to robić. I takich propozycji, czy takich pomysłów było sporo. Mnie z początku cieszyło to, że jest ich dużo, a później przerażało to, że osoby, które dają twarz, mają markę osobistą i wchodzą w bezpośrednie relacje z klientami w momencie, w którym ci klienci przecież w tym czasie, o którym do tej pory mówiliśmy jako oczywistym, dzisiaj mamy trochę zmienione warunki, ale oni nie chodzą po galeriach handlowych, żeby znaleźć kredyt hipoteczny, tylko sprawdzają, testują, szukają, patrzą, kto z przyjaciół kogo poleca, więc to, ta przestrzeń, w której dzisiaj wszyscy siłą rzeczy się znaleźliśmy, jest idealnym miejscem do tego, żeby tam być i spróbować budować własne media. Przez własne media rozumiem Facebooka, YouTube'a, Twittera, Instagrama, cokolwiek takiego. Oczywiście każda z tych platform ma zupełnie inną emocję. Każda z tych platform wymaga zupełnie innej pracy. Zdarzają się i bardzo rzadko wybaczam, że tak się dzieje, ale zdarzają się ludzie, którzy wydaje się, że oni się na tym znają, ale mają jeden komunikat przygotowany dla swoich odbiorców i wysyłają go, no, tyle dobrego, o różnych porach dnia, czasem nocy, ale w tym samym brzmieniu we wszystkie możliwe miejsca. Myślę sobie, skoro dzisiaj wszyscy będą chcieli kupić naszą uwagę na LinkedInie, na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie, na Peryskopie, gdzie tylko sobie to wyobrazimy, no to jeżeli ktoś w każdym z tych miejsc mówi do mnie to samo, to w sumie dam sobie, pożegnam go przynajmniej jednym, drugim, trzecim, skupię się na jednej jego przestrzeni komunikacji, tak żeby dać miejsce innym, ale on wtedy straci, bo czasami to jest zdjęcie, czasami to jest film, czasami to jest tekst, czasami to jest jakaś grafika, a czasami to jest live. Do tej pory w czasach przed tym, jak wszyscy streamowali live, bo uznali, że to jest takie modne i fajne, to kiedy zdaje się Facebook robił badania pytające klientów, użytkowników, w jaki sposób chciałbyś, żeby marka opowiadała ci o sobie, to zdaje się 8 na 10 albo 7 na 10 mówiło live, bo na live'ie jest tak, że
jest wymiana myśli, jest wymiana reakcji, jest interakcja, której nie ma w tradycyjnym świecie. No i jednocześnie wszystko jest bardziej naturalne. To znaczy widać, że siedzi żywy człowiek i mówi żywe słowa. Więc tego się nie da oszukać, więc to jest bardzo ważne. Więc niezależnie od tego, czy to są kredyty hipoteczne, czy jakiekolwiek inne, macie imię i nazwisko i to jest wasza marka i podstawa, to na tym możecie budować. Nie budować tych narzędzi do tego, żeby opowiadać o tym, ile kilometrów przebiegliście, choć to może być czasem fajne, żeby pokazać waszym klientom czy partnerom biznesowym, że nie tylko sprzedajecie te kredyty, nie tylko jesteście zafokusowani na biznesie, ale jednocześnie robicie coś dla siebie także. Nie tylko, żeby podsyłać śmieszne filmiki, śmieszne linki, ale żeby potraktować te przestrzenie totalnie biznesowo. To jest miejsce, jak pamiętam kiedyś na takich targach edukacyjnych w Łodzi zapytała mnie przyszła bizneswoman, jeszcze wtedy studentka. Przez całe lata studiów miałam swoje kanały Instagrama i Facebooka, tak żeby być w kontakcie ze znajomymi i tam jest dużo śmiesznych i głupich rzeczy. Co ja mam teraz zrobić, kiedy właśnie chcę otworzyć własną firmę i coś tymi kanałami sprzedawać? I włącza mi się wtedy taki tryb mówienia, że ci, którzy są publiczni, jak ja, czy każdy z was używający teraz kamery, my możemy paradoksalnie mniej, a nie więcej. Więc zapomnijcie, jeśli chcecie używać tych kanałów do tego, żeby być w profesjonalnej, biznesowej i nie tylko komunikacji z przyszłymi waszymi partnerami, klientami, odbiorcami waszych treści, waszych produktów, czegokolwiek, że to jest jednak miejsce profesjonalne. To znaczy ograniczamy tam kontent, który jest zbędny, ograniczamy kontent, który jest wstydliwy i myślimy dwa razy, albo na początku nawet pięć razy, zanim coś opublikujemy, żeby potem się tego nie wstydzić, żeby tego nie ukrywać. A jeżeli już dzisiaj, po tym naszym spotkaniu, usiądziecie i pomyślicie sobie, no dobra, przekonał mnie, to może odświeżę te swoje YouTube'y, albo Facebooki, albo założę Instagrama, jak Wojciech Mann ostatnio i zacznę coś robić, pamiętajcie, że to jest jednak tak, że dzisiaj, kiedy robi to każdy, to wyróżniać się będą ci, którzy zrobią to dobrze. Przez dobrze rozumiem, że to będą dobrej jakości zdjęcia, że to będzie miało sens, że to będzie zaplanowane. Dzisiaj wielu z was, i to też było widać w tych komentarzach i w tych waszych prośbach o to, żeby pomóc cokolwiek zrobić, jest taka trochę panika na zasadzie, cholera, myślałam o tym, ale odkładałam to na zaś. I co? Bardzo często podkreślam na różnych spotkaniach czy szkoleniach, że jeżeli będziecie w ten sposób podchodzili do całej przestrzeni socialowej czy własnych mediów, jako do miejsca, w którym tylko możecie się chwalić i tylko możecie coś sprzedawać, to przegracie w sytuacjach kryzysowych. Dzisiaj firma LPP na przykład tłumaczy się z tekstu w Newsweeku o kupowaniu masek, wysyłaniu ich do Chin i tak dalej, ale ma miejsce, gdzie może to zrobić. Jeżeli się nie zgadza z jakimś artykułem Newsweeka, to może mieć własne kanały, w których może wytłumaczyć własne stanowisko, zrobić to w wersji tekstowej, graficznej, nagrania wideo, live'a, czegokolwiek, ale ma miejsce. Gdyby dzisiaj zaczęła to budować, byłoby za późno. I dzisiaj, i to nie jest moja pretensja, broń Boże, jesteśmy od tego, żeby tutaj pomóc sobie tak naprawdę, a nie żeby się hejtować, ale jest za późno czasami na zbudowanie czegoś, bo budowanie to samo w sobie, w DNA tego słowa jest hasło, to potrwa. Bo skoro wszyscy przychodzą, mówią, kupcie coś ode mnie, no to my zaczynamy bardziej szukać. My albo mamy z kimś już wypracowaną relację, znamy go, kojarzymy go, wiemy, że sprzedaje kredyty, wiemy, że jest godny zaufania, widzimy jego zdjęcie profilowe. Kto z was poprawił sobie swoje zdjęcie ostatnio profilowe? Wiem, że to nie jest najważniejsza rzecz, wydawać by się mogło, bo przecież musimy ogarnąć biznesy, żeby on w ogóle istniał, ale to jest ten moment, w którym po tym zdjęciu już was oceniają, po tym zdjęciu już wiedzą, czy warto z wami coś robić, czy nie. To zdjęcie może pokazać, czy jesteście wiarygodni, czy nie. To zdjęcie może pokazać, czy jesteście profesjonalni, czy nie. Jeżeli nie, a jeżeli sprzedajecie kredyty, to sprzedajecie ogromne zaufanie i stoją za tym duże pieniądze, więc tym bardziej trzeba pamiętać o tym, żeby wyglądać dobrze. Odzywa się na przykład Natalia i pisze, na co dzień zajmuję się pośrednictwem kredytowo-ubezpieczeniowym. Dla mojego zespołu aktualna sytuacja to jest naprawdę wyzwanie. Dlatego wiem, że bez przeniesienia sprzedaży do internetu, na tyle, na ile to jest możliwe, możemy mieć problem w funkcjonowaniu. Tym bardziej jeszcze to większe wyzwanie, jak prowadzisz ten biznes, a nie jesteś pracownikiem etatowym. I Natalia jest jedyną osobą, do której kontakt zostawiłem sobie na ten tydzień, bo w ostatnim tygodniu rozmawiałem z pozostałymi, ale w takiej sytuacji jak Natalia jest wielu z was. To znaczy już abstrahuję od tego, czy jest etat, czy to jest własna firma, bo to rzeczywiście jest trudne, ale jakby musimy wyjść ponad to. I teraz nie ma dzisiaj, to już chyba każdy wie, takiego biznesu, który nie powinien siedzieć w tym miejscu, w którym my teraz jesteśmy. Sami widzicie, ile jest dzisiaj możliwości, nawet patrząc po waszej konkurencji, co ona robi. Czy to się da robić dobrze za 0 zł? Ojej!
Różne mamy talenty, różne mamy estetyki, różne mamy pomysły, różną mamy kreatywność, a jednak jest coś takiego w tym budowaniu relacji z partnerami, klientami, tymi, którzy są po drugiej stronie, że warto to robić regularnie. Więc jeżeli chcecie coś sprzedać albo chcecie przenieść cały swój biznes nagle do sieci, gdzie są wszyscy, to jest jakaś witryna sklepowa. Musicie tak to traktować, że to jest takie miejsce, w którym fajnie, żeby ta witryna sklepowa była świeża, żeby tam pojawiały się rzeczy, które są aktualne, żeby ci ludzie wiedzieli, że wy żyjecie i coś robicie, sprzedajecie. Oni mogą coś od was kupić, jeżeli potrzebują. Więc poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. W tym trudnym czasie, kiedy wszyscy mówią, no, mam nadzieję, że jak wrócimy, to już nie będzie zakazu pracy w niedzielę. Przestrzeń online'owa to jest taka przestrzeń, która żyje 25 na 8 albo 24 na 7, zależy jak do tego podejdziecie, ale dzisiaj, kiedy każdy próbuje nadgonić stracony czas, kiedy każdy próbuje trafić na klienta, którego do tej pory nie widział, to nie ma czegoś takiego, że odpuszczamy sobie weekend. Wiem, że to boli, dlatego nawet odliczając te dni, tygodnie robiłem to spokojnie i patrzyłem na was z takim współczuciem, bo wielu, kiedy my to w czasach niekryzysowych opowiadamy naszym partnerom, klientom czy przyszłym klientom, mówią, ale po co? Co my tam będziemy robić? Przecież my nie mamy nic do powiedzenia. No to jeżeli nie mamy nic do powiedzenia, to marka ma spory problem, jak nie ma nic do powiedzenia. Jeżeli coś produkuje, coś robi, no to nie ma takiej sytuacji, w której nie mamy nic do powiedzenia. Trzeba to wymyślić, trzeba to wykreować, trzeba oczywiście robić to rozsądnie i panować nad kontekstem, nie przechwalać się bezdurno, kiedy nie ma do tego powodu, ale jednak trzeba to robić regularnie, bo tylko regularne bycie, regularne pokazywanie czegoś, regularne bycie w kontakcie ze studentami, regularne bycie w kontakcie z uczniami, regularne bycie w kontakcie z klientami czy widzami jest tym, co pozwala budować. Jak zaczynaliśmy pracę przy Onet Rano, mieliśmy tę przewagę nad innymi formatami, które w przestrzeni online'owej funkcjonują, dlatego że robiliśmy to w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek i w piątek. Za każdym razem pokazywaliśmy, jak ten program się przygotowuje, jak ten program wygląda w trakcie i mieliśmy dla naszych widzów bardzo dużo kontentu także z tego samego programu w ciągu dnia, tak żeby oni cały czas mogli być z nami w kontakcie. Wieczorem przechodziliśmy do zapowiadania tego, co będzie działo się następnego dnia, tak żeby oni wiedzieli, czy warto z nami być rano, czy nie. I znów od rana pokazujemy, jak wygląda przygotowanie, jesteśmy w trakcie, pokazujemy najlepsze cytaty, najlepsze fragmenty, przygotowujemy się na kolejny dzień. Cały czas jest rozmowa. Social media to jest nic innego, jak tylko rozmowa. Nie możecie traktować tego, powiedziałem, witryna sklepowa, jasne, ale witryna sklepowa to jest jakiś wstęp do większej historii. Pokazujesz coś fajnego na witrynie i mówisz, wejdź do mnie, opowiem ci więcej. Wejdź do mnie, pogadajmy, wejdź do mnie, kup więcej albo zobacz, czy warto zdecydowanie. Więc tak to też należy traktować jako wstęp do rozmowy z tymi, którzy być może kredyt czy cokolwiek innego od was kupią. Pamiętajcie, żeby... Wspomniałem, że każdy ma swoją estetykę, a teraz chcę powiedzieć, pamiętajcie, żeby to było ładne. Przecież moje ładne jest inne niż każdego z was, który teraz na nas patrzycie. I zdaję sobie z tego sprawę, ale z 10 zdjęć, które chcecie zrobić o waszym produkcie, albo sobie samemu, albo czemukolwiek innemu, wybierzcie to, które naprawdę wygląda najgodniej. Niech te zdjęcia będą pozbawione bałaganu w kadrze. Niech to będzie z pomysłem zrobione. To znaczy najpierw się zastanówcie, co chcecie powiedzieć, a do tego dostosujcie zdjęcie. Czasami oczywiście, że dzisiaj zdjęcia, film, wideo czy live się niosą mocniej, ale jednak jeżeli macie mocny przekaz, mocny komunikat, i to też przetestowaliśmy nieraz u różnych klientów, to wystarczy samo słowo, które ma dzisiaj też ogromną moc. Jeżeli to jest grafika, to fajnie, żeby ona była profesjonalnie zrobiona i też nie przegadana. Jeżeli zastanawiacie się, a kiedy ja to powinienem robić, pół żartem, pół serio, a właściwie serio, powiedziałem, że jesteśmy o 12, bo wieczory dzisiaj macie zajęte. Każda możliwa gwiazda, czy się nazywa Magda Steczkowska, czy nazywa się Chris Martin, zajmują wam wieczory, bo stawiają statywy, stawiają telefony i zaczynają nadawać na żywo, rozmawiać z wami, wciągać się w tą sytuację i ja to rozumiem, więc ustąpiliśmy im miejsca i tak dalej, ale wieczór to rzeczywiście jest prime time. 20, 20.20, 20.30, 21, tylko mam też takie doświadczenia z... Nie chcę opowiadać o konkretnym projekcie, bo nie mam zgody na to, ale pamiętam sytuację, w której trzy ogromne marki skrzyknęły się w jednym miejscu facebookowym. Ich zasięg w sumie, patrząc po liczbie osób obserwujących te kanały, dawał 3,5 miliona. Robili live.
I okazywało się, że tego live'a, regularnego nawet, codziennie o 20.20 robionego, oglądało mniej osób niż program Onet Rano, który budowaliśmy wtedy od pół roku mniej więcej. Dlatego, że oni zupełnie tej swojej publiczności do tego live'a nie przygotowali. Cały czas to było prosprzedażowe, pokazywanie różnych rzeczy, ale to nie była rozmowa. Więc jeżeli już dzisiaj decydujecie się, bo się przekonaliście do tego, że warto wejść do tego świata, pamiętajcie, że jak już wejdziecie, powiecie A, to trzeba przelecieć cały alfabet i być regularnym i pamiętać o tym, że to jest rozmowa. Czyli nie zamykacie się na to, że ludzie mają do was o coś pretensje. Nie zamykacie się na to, że ludzie was lekceważą albo krytykują, hejtują, zwał jak zwał. Rozmowa to jest też usłyszenie czegoś, co się komuś nie podoba. Jeżeli teraz otwieramy się na studentów w takim wymiarze, czy na uczniów w takim wymiarze, może uczniowie też tak nie będą chcieli podskakiwać swoim nauczycielom, ale zakładam, że studenci już mają pełne prawo do tego, żeby rozmawiać ze swoimi nauczycielami, więc mogą ocenić na przykład takie, a nie inne z nimi spotkania online'owe, to przyjmijcie to na klatę. Nauczcie się odpowiedzieć, wyciągnąć wnioski, przeprosić albo wytłumaczyć komuś coś, ale nie zamykajcie się na komentowanie. Nie zamykajcie się na to, żeby ludzie mogli wam powiedzieć, co tak naprawdę o was myślą. Ja przy okazji Fanwishera, kiedy zbudowanie sobie tego personalizowanego filmu nie jest najłatwiejsze, wiele razy ktoś, zatrzymując się na pewnym etapie składania tego filmu, pisał do nas pełne oburzenia maile, że to w ogóle nie działa, tamto nie działa. Odzywałem się, mówiłem, pokaż, w którym momencie nie działa. To trzeba zrobić tak i tak i tak. Panie Jarku, jest ok, wszyscy zadowoleni, bardzo dziękujemy. I słyszałem najgorsze rzeczy, ale mimo wszystko odzywałem się i nagle okazywało się, że z wroga mam przyjaciela. Z klienta, który mówi już nigdy więcej, mam kogoś, kto sam kupuje i przyciąga innych. A otwartość, ta, o której mówiłem w odniesieniu do opowiadania różnych rzeczy, ale jednocześnie do sprzedawania różnych rzeczy i przyjmowania na klatę takiej umownej, online'owej księgi skargi wniosków naprawdę dobrze robi. Pamiętajcie o tym, bo to się może zdecydowanie przydać. Obiecał pan, że będzie pan... że będzie pan odbierał nasze uwagi, ewentualnie odzywał się i cytował nas i tak dalej. Profesorowie z Gdańska oglądają. Martyna Wielewska-Baka. Martyna, to bardzo proszę, żeby profesorowie z Gdańska powiedzieli, czy cokolwiek z tego sobie wzięli do serca, wykorzystają i się teraz będą inaczej przygotowywać być może do swoich zadań. Kraina Łagodności pisze tak. Dziękuję, świetna lekcja, tempo trudne dla łagodnych artystów, ale zawsze można na spokojnie obejrzeć jeszcze raz. Będziemy się doskonalić. Obejrzyjcie sobie jeszcze raz, bo live jest live'em i wierzę, że będziemy mieli więcej okazji do tego, żeby się spotykać. Ale co jest najważniejsze, nawet jeżeli zdecydujecie się jako wy, że zrobicie coś live, to zadbajcie o to, żeby można było to pokazać tym, którzy nie zdążyli. Myśmy to widzieli i dalej widzimy po Onet Rano na przykład. Wiem, że to może nie jest dobry przykład dla wszystkich, ale pokazuje pewną tendencję, że jeżeli ktoś nie może obejrzeć na żywo, to wraca w ciągu dnia. To czasami jest nawet ta sama liczba widzów, którzy oglądają na żywo i którzy przyjdą w ciągu dnia. Nie pozbawiajcie ludzi treści, które macie dla nich przygotowane, bo poświęcacie dużo energii, dużo czasu na to, żeby przygotować się, wyprodukować to, pokazać, a niech to nie ginie, niech to żyje. Szczególnie, że jeżeli macie coś ważnego do powiedzenia, to dajcie szansę temu czemuś wybrzmieć. Więc tak jak my dzisiaj robiliśmy z tą transmisją, niech to będzie przykład, przykładzik dosłownie. Jeżeli wiemy, że to jest poniedziałek 12, no to już mamy jakiś konkret, jakąś datę, do której wielu z was może się przywiązać. Jedna z naszych widzek wczoraj napisała, że dała suba na LinkedInie, dała suba na Instagramie, dała suba na YouTubie, tak żeby wiedzieć, że transmisja jest. Wcisnęła sobie przypomnienie, no i miała to zaplanowane. Wpisała sobie to nawet do kalendarza. Bardzo dziękuję za takie świadome podejście, ale jeżeli wiemy, że to jest poniedziałek 12, więc my jako zespół przygotowujący tę transmisję możemy pokazać wam backstage tuż przed, możemy pokazać wam tematy tuż przed, możemy zaraz po tej transmisji przygotować jej nagranie, tak żeby ci, którzy nie byli na żywo, popracowali, mieli kole, cokolwiek innego takiego, albo wybrali lunch po prostu, co jest oczywiste, blisko w domu do kuchni, nie tak jak w biurze, więc żeby oni mieli do tego dostęp, bo się napracowaliście, więc dajcie im szansę to zobaczyć i następną rzecz przygotujcie z jakimś opóźnieniem. Pytacie, jak to zrobić dobrze? Mówiliśmy o regularności, mówiliśmy też o planowaniu. Zwykle jest tak, że to planowanie zajmuje sporo czasu, ale kiedy sobie na początku miesiąca albo inaczej w końcówce ostatniego miesiąca przygotujecie cały miesiąc w kanałach social mediowych dla własnej marki czy dla siebie samego z wyprzedzeniem, to później możecie to modyfikować, jeśli sytuacja na to pozwoli, ale jednocześnie macie pewien szkielet, a wasi widzowie, odbiorcy, klienci wiedzą, że coś się tam będzie działo, więc możecie sobie wybrać dni tygodnia, w których robicie coś dużego, możecie wybrać sobie dni tygodnia, w których właściwie tylko zapowiadacie coś dużego, możecie wybrać sobie dni tygodnia, w których odzywacie się rzadziej. Wiadomo, że
o ile na Twitterze możecie wysłać w cholerę, może nie pokonujcie Trumpa, ale jednocześnie możecie iść w tę stronę. To może być naprawdę nieograniczona liczba treści, które wyślecie. Jeśli one mają sens, to super. Jeżeli będziecie zaśmiecali swojego walla byle czym, to się prędzej czy później źle dla was skończy. Ale zakładając, że treści jest dzisiaj dużo, możecie wysyłać je na potęgę. Jeśli ona jest dalej ciekawa, super. Ale na LinkedInie już tego nie zrobicie. Jeden post na dzień w sytuacjach kryzysowych, jeden rano, jeden wieczorem, jeżeli coś naprawdę się dzieje, macie jakąś ważną informację, jak najbardziej tak, bo wszystkie algorytmy potrzebują czasu, żeby to przeleciało jak największej liczby ludzi, żeby to zobaczyli. I ostatnio też, kiedy spotykaliśmy się z jedną z grup potrzebujących wsparcia na Zoomie, oni mówili, ale wiesz, jest tak, że przecież czasami te zasięgi są przycinane i to nie idzie do takiej grupy ludzi, jaką my mamy w swoich teoretycznie liczbach bazowych. No jest tak dzisiaj, że bardziej niż kiedykolwiek. Facebook, LinkedIn to są jednak narzędzia biznesowe, więc jeżeli, ja to rozumiem doskonale, że jeżeli macie biznes i chcecie, żeby ktoś się o nim dowiedział, no to do tej pory to były biura reklamy w gazetach, w radiu, w telewizji. Dzisiaj jest jeszcze sfera social. Mark Zuckerberg przez lata przekonywał nas do tego, że oni są po to, żebyśmy się wszyscy mogli połączyć i przekazać sobie jak najciekawsze i najbardziej inspirujące rzeczy, a pieniądze są w ogóle nieistotne. Dzisiaj już wiemy, że pieniądze są przede wszystkim, a dzięki temu wy macie dotarcie do ludzi, którzy was oglądają. Ale nawet to, co robimy teraz na Facebooku Jarosław Kuźnier Live, 180 tysięcy obserwujących, ale kiedy my naciskamy bycie live, to nie dociera do takiej dużej liczby. Daj Boże, żeby tak było, ale gdybyśmy za to zapłacili, tak by się stało. Możemy jeszcze po tej transmisji pobawić się nagraniem wideo i spróbować dotrzeć do większej grupy ludzi, ale to nie jest nic za darmo. To, co możecie zrobić dzisiaj, i są też takie narzędzia, które wcale to jest tak, że jeśli chcecie robić to profesjonalnie, to najprostsza droga wcale nie jest przez różne agencje, które powiedzą, jesteśmy specjalistami, w tym możemy pomóc, ale to kosztuje konkretne pieniądze, bo to są godziny pracy ludzi, godziny pracy grafików, godziny pracy tych, którzy to wymyślą, ale sami, jeżeli macie czas, jeżeli macie ochotę, macie narzędzia, które są za darmo, czyli na przykład Snapseed, to jest taka prosta aplikacja wymyślona przez Google, którą możecie ściągnąć i w Google Play, i w App Store, która pozwoli wam obrobić zdjęcie. Przygotujecie zdjęcie, wydaje się, że jest fajne, ale zawsze, jakbyście weszli do ciemni, można je trochę poprawić, tak żeby wyglądało jeszcze lepiej i było mniej wstydliwe. VSCO jest też taka aplikacja, którą ściągnąć można już za drobne pieniądze. Ona pozwala na odrobinę więcej rzeczy. Jest aplikacja, która nazywa się, i tu prowadzący sięgnie do swoich notatek, Unfold. To jest rzecz, która szczególnie na InstaStories bardzo pomaga opowiadać pewną historię w sposób dobrze sformatowany, tak żeby to wyglądało ładnie, że jeżeli już wrzucamy i to czasem jak widzę po naprawdę estetach, tak mi się wydaje, ludziach, którzy są świetnymi aktorami albo świetnymi piosenkarzami, wydają albumy, które naprawdę mają ładne grafiki, występują w filmach, które są pięknie zrobione i nagle ich kanały instagramowe przypominają, no są wstydliwe po prostu. Wrzucają zdjęcie, które jest źle wykadrowane, wrzucają tysiące naklejek i tak dalej, tak jakby robili to w jakiejś japońskiej bajce koszmarnej. Nie o to chodzi. Chodzi o jasność i czystość przekazu. Wszystko to, co robicie publicznie, wszystko to, co chcielibyście, żeby ludzie myśleli o was, to musicie tak pokazać, żeby oni wiedzieli, że to jest za te pieniądze, w takiej jakości, jak to będzie wyglądało inaczej, to się będzie gryzło. Nie może być tak, że wasza sfera social wygląda zupełnie inaczej niż wy. Wy teraz na przykład siedzicie i oglądacie najlepszy garnitur, najlepsza sukienka, make-up w ogóle najzajemistszy, jaki można sobie wyobrazić, ale jak się wejdzie na waszego LinkedIna, na waszego Facebooka, na waszego Twittera czy na waszego Instagrama, to wstyd. Dzisiaj jest tak, że wielu polskich biznesmenów mówi, czas się zająć tym moim LinkedInem, bo ostatnio pojechałem, dawno to było. Wtedy jeszcze targi działały. Pojechałem na targi do Niemiec i oni do mnie mówią, nie chcę twojej wizytówki, pokaż mi LinkedIna, to krzyczałem, żeby nie wchodził, bo tam by trzeba trochę posprzątać. Na Facebooku to samo, jest dużo filmów z dziećmi i dla rodziny, ale nie dla biznesu. Ale jeżeli jesteś na jakimś stanowisku i traktujesz te narzędzia, albo powinieneś je traktować jako biznesowe, to posprzątaj tam tak, żeby ludzie wchodzący wiedzieli, kim jesteś i czego się można po tobie spodziewać. Bo jeżeli popatrzą na to wszystko i pomyślą sobie, no to właściwie to my chyba razem biznesu nie zrobimy, to będzie wstyd. Zobaczmy, czy jeszcze profesorowie oglądają, czy już nie. Natomiast obiecałem także też widzom, tym, którzy dołączyli do nas na Facebooku, że zerkniemy sobie i tu. Nie wiem, czy akurat dzisiaj Facebook jest tym miejscem, w którym można robić najwięcej biznesów, ale na pewno jest tym, w którym można by znaleźć w przyszłości jakieś kontakty. Proszę o tak zwane tłumaczenie łopatologiczne. Pozdrawiam Elżbieta z zimowego Zakopanego. Ela, no mam nadzieję, że to było łopatą taką ogromną i dużą. Ja być może mówię rzeczywiście nie najwolniej, ale też staram się szanować was czas i wiem, jakie mam możliwości gadania, więc dlatego próbuję połączyć jedno z drugim, ale z drugiej strony
jeżeli już chcecie łopatologicznie, to zaczynajcie małymi krokami także, bo nawet jeżeli dzisiaj wyszlibyście z tej lekcji z takimi notatkami, pomyśleliście sobie tak, o Jezu, tu trzeba być, tam trzeba być, statyw, światło, mikrofon, co też on opowiadał. Ja opowiadam o wszystkim, ale wy tak naprawdę zacznijcie sobie małymi krokami. Popatrzcie na to, co jest. Jeżeli usiądziecie, pomyślicie sobie, nawet jak ja popatrzę dzisiaj na swojego Instagrama, no to coś, co było ze 2-3 lata temu, jest wstydliwe. Nie dlatego, że ja wyglądałem gorzej, byłem mniej świadomy, ale właśnie ta mniejsza świadomość sprawiała, że w ogóle nie przejmowałem się tym, co tam się będzie działo. Więc pamiętajcie tylko, jeżeli dążycie do tego, żeby wasze statystyki szlag ich nie trafił, nie usuwajcie tego, tylko archiwizujcie, ukryjcie na osi czasu, żeby to było widoczne tylko dla was, ale jeżeli na potęgę teraz, to byłoby najgorsze rozwiązanie. Kończymy live'a, a wysiadacie i zaczynacie wszystko kasować, to tracicie zasięgi i tracicie wszystko. Nie róbcie tego w ten sposób. Powolutku raczej archiwizujemy, ukrywamy na osi czasu i pilnujemy tego, żeby teraz skupić się już tylko na dobrej jakości zdjęciach, żebyście wiedzieli, po co je publikujecie, żebyście wiedzieli, dla kogo ono jest, do kogo ono ma trafić, co ono ma sprawić, kogo ono ma przyciągnąć, bo jeżeli sprzedajecie kredyty hipoteczne, albo sprzedajecie kredyty jakiekolwiek inne, tak jak w przypadku tych dwóch maili, które cytowałem przed chwilą, no to siłą rzeczy jest, jakoś oceniacie tę sytuację. Są jakieś rozwiązania rządowe czy inne, które dzisiaj będą ludziom, którzy zainwestowali w różne, biznesowo zainwestowali w różne nieruchomości, pomagały, więc bądźcie dla nich ekspertami. Co jest fajne i co bardzo fajnie działa, pamiętam na przykładzie Tomka Wasilewskiego kiedyś przy okazji Twittera. Tomek, mam nadzieję, że się nie obrazi, opowiem jego historię a propos łopatologicznego podejścia do tego i pokazania, jak to należałoby zrobić. Tomek, mając ogromną wiedzę meteorologiczną, geograficzną, astronomiczną, każdą, choć się z tym bywało krył, postanowił wejść w sferę social, a mimo, że nie wygląda, to ma już swoje lata. No i założył sobie kanały, które nazywały się Bóg Meteo. I myślę sobie, to może być fajne i to może być śmieszne w momencie, kiedy będziemy Bogiem Meteo przez weekend, ale w poniedziałek zaczną się heheszki z Boga Meteo. I teraz wyobraźcie sobie, a tak się zdarzyło, pojawiają się jakieś klęski żywiołowe, pojawiają się powodzie, trzęsienia ziemi, fale tsunami i tak dalej. I teraz Bóg Meteo komunikuje wam najważniejsze rzeczy. Myślicie sobie, nie, to sprawdzę, kto to mówi. Więc namówiłem go do tego, żeby jednak był Tomkiem Wasilewskim. Kiedy założył sobie twitterowe konto, które nazywało się tak jak on, i zaczął tam skupiać się tylko i wyłącznie na meteorologicznych informacjach, wyszukiwał fajne zdjęcia, fajne informacje, fajne wskazówki, analizował to wszystko, zbudowała się wokół niego naprawdę duża grupa ludzi, którzy oczekiwali od niego właśnie tej wiedzy. I dzisiaj Twitter jest takim miejscem, gdzie szczególnie teraz ludzie zaczynają szukać konkretu, zaczynają szukać niszy, wiedzą, że przychodzą do tej konkretnej osoby po to. Nie chcą się rozpraszać na inne rzeczy, więc też pamiętajcie, nie zaśmiecajcie swoich miejsc rzeczami innymi niż te, dla których je zbudowaliście. Jeżeli zajmujecie się tysiącem rzeczy, to może być trudne, ale wybierzcie sobie to, z czego chcielibyście być znani. Jeżeli handlujecie kredytami czy sprzedajecie kredyty, to skupcie się na tym. Jeżeli sprzedajecie samochody na godziny, na dni, na minuty, to skupcie się na tym. Nie rozpraszajcie tych ludzi. Oni przychodzą do was, wszyscy czegoś od nich chcą. Oni przychodzą do was po jedną konkretną rzecz. I co najważniejsze, najistotniejsze i jest właściwie podstawą wszystkiego, musicie być w tym bardzo wiarygodni. Jeżeli sami nie macie dość wiedzy, posiłkujcie się kimś, kto tę wiedzę ma. Jeżeli sami macie wątpliwości, to pozbądźcie się najpierw tych wątpliwości, dopiero się odezwijcie. Nie rozsiewajcie plotek, bo jeżeli wchodzicie w sytuację, był swego czasu taki spór dziennikarzy i blogerów, na ile dziennikarze zatrudnieni w redakcjach, opłacani przez te redakcje i tak dalej, mają swoją wiarygodność, a na ile blogerzy nie. Bo przecież taki bloger coś napisze umownie, tak się myślało wtedy, no to on w każdej chwili może to zmienić, a poza tym żadne konsekwencje go nie czekają. Najwyżej odwróci się od niego jeden czy drugi obserwujący. Dzisiaj blogerzy, w ogóle blogi firm, które powstają, to jest wątek, o którym powiem za chwilę, swoją drogą, ktoś kontroluje czas? Dopiero godzina. Ten wątek wróci za moment, a wrócę do tego porównania blogerów. Dzisiaj oni są tak samo wiarygodni jak dziennikarze. Dzisiaj dziennikarze, zdarza się tak dziennikarzom też, że ulegają takiemu ciśnieniu, że będą w czymś pierwsi i czasem podają dalej w świat coś, co jest fejkiem. Ostatnio sam się na tym złapałem. Widzę przepiękne słonie, które sobie spacerują w jakimś miejscu. Dwa z nich stoją przy drzewie i coś jedzą, a dwa już leżą w krzakach w ogóle i myślę sobie, to ładne nawet zdjęcie, o co tam chodzi, ale zostawiłem to. Ono zaczynało nabierać rozpędu i podał je dalej człowiek, któremu ufałem,
ufałem bezgranicznie. Były dziennikarz Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie i myślę sobie, jak Jarek to podaje dalej w świat, no to to musi być prawda. A rzekoma prawda brzmiała mniej więcej tak. Te słonie trafiły na pole pewnej rośliny, która je upiła po prostu, więc te dwa jeszcze się trzymało, no, ale tam te dwa już nie. Kiedy okazało się nad ranem, że to fake, no to nie zostawiłem tego od tak, bo przecież ktoś mógł wejść na moje konto i zobaczyć i uwierzyć, więc ja wiem, że to jest drobna rzecz. Pokazuję jako przykład, żebyście brali odpowiedzialność za to, co robicie. Jeżeli podacie dalej w świat coś, co obtoczy się widzami, a okaże się fejkiem, przeproście, usuńcie, jakkolwiek, ale zareagujcie, nie udawajcie, że się nic nie zdarzyło. Pamiętam taki przypadek ze Stanów Zjednoczonych kiedyś. Jedna ze strzelanin w jakiejś miejscowości zaczęło się w szkole, potem się rozniosło na ulicę miasta i jedna z obywatelek mówi: słuchajcie, zamachowców jest dwóch, jeden z nich jest teraz pod moim oknem, wrzucam zdjęcie. I zrobiła zdjęcie panu, który wyglądał tak, jak powinien wyglądać policjant, a nie zamachowiec, chociaż no, powiedzmy, że zamachowcy też bywają dobrze uzbrojeni. Lokalny profil twitterowy policji odpisał tej pani w sekundę, że to nie jest drugi zamachowiec, tylko to są i oni, policjanci lokalni, są tam po to, żeby ją chronić. Natomiast problem polegał na tym, że wiadomo, że zasięg tweeta tej pani był żaden, ale wielu amerykańskich dziennikarzy z takimi zasięgami podało go dalej w świat jako prawdę objawioną. Okazało się to kłamstwo, więc później próbowali prostować. Pilnujcie tego, żebyście nie dali się wciągnąć w dezinformację, a jeżeli już będziecie się odzywali, to tylko po to, żeby kogoś o czymś poinformować. Że macie coś fajnego do zrobienia, że macie coś fajnego do sprzedania, że macie coś ciekawego do opowiedzenia. Szczególnie teraz, kiedy każdy z nas przez ostatnie dwa tygodnie przeszedł, tak nam się wszystkim wydaje, przyspieszony kurs obsługi koronawirusa. Wydaje nam się, że wiemy wszystko o jego DNA, że wiemy wszystko, jak zaraża, że wiemy wszystko, jak myć ręce albo jak ich nie myć, żeby się nie zarazić. Wiemy, na jakich powierzchniach, jak długo siedzi. Wiemy, co mówił prezydent wcześniej, a co mówił inny prezydent i kto ma rację, Trump czy Duda. To wszystko jest w takim ciśnieniu i w takim napięciu, że bardzo łatwo się tam potknąć i bardzo łatwo wprowadzić dezinformację, zamiast ludzi jednak przetrzymać przy tym, żeby wiedzieli cokolwiek szczerego i prawdziwego o tym wszystkim. Więc proszę was, żebyście uważali na siebie, bo tylko ta nasza wspólna odpowiedzialność sprawi, że to będzie miało ręce i nogi. Obiecałem, że wrócimy sobie jeszcze do blogowej przestrzeni różnych firm. Był taki moment, że blogerką zajmowali się ci, którym się nie udało zostać dziennikarzami, albo ci, którzy próbowali jakkolwiek zwrócić na siebie uwagę i zakładali sobie bloga i myśleli, że będą bogami. Jest wiele blogów, które stały się bogami, są naprawdę mocnymi markami dzisiaj, które są czasem silniejsze niż niejedna marka medialna. Natomiast dzisiaj, jak popatrzycie na przeróżne kanały firmowe, nawet na takiego giganta jak Amazon, czy na taką firmę jak Virgin, i owszem, no to są takie marki, które są sexy, które są fajne, które być może powinny coś takiego mieć, ale wiele innych polskich marek także, mniejszych, które wydawać by się mogło sprzedają rzeczy, które, no ale co my tam na tym blogu napiszemy o stylu odzieżowym, czy cokolwiek takiego. Dzisiaj blog firmowy na stronie www.nazwamarki.pl lub .com. To jest miejsce, które jest bazą, to jest miejsce, które jest wiarygodne, z którego to miejsca firmy wysyłają dalej, używając kanałów social mediowych w świat, swoje wartości, swoje teksty, prostują różne rzeczy albo po prostu informują. Mają szansę przygotować dobrą treść i wysłać ją dalej w świat. I mają czytelników, co jest ważne, bo czytelnicy dzisiaj szukają wiadomości sprawdzonych. Nie jest sztuką trafić na tysiące niesprawdzonych informacji, a później poświęcić pół dnia na to, żeby sprawdzić, czy miał rację, czy nie miał racji. Dzisiaj, jak popatrzycie na różne newslettery, to ludzie zapisują się do newsletterów ludzi, którzy są wiarygodni albo którzy tę wiarygodność zbudowali, którzy tej wiarygodności nigdy nie nadszarpnęli. I wtedy, kiedy ta wiarygodność jest duża, no to mają czytelników. Firmy mają czytelników właśnie w ten sam sposób też. Spróbujcie pomyśleć o tym, żebyście mogli przygotować sobie taką przestrzeń, która pozwoli wam opowiedzieć trochę dłużej niż w 140 czy tam 280 znakach coś. LinkedIn, liczba znaków ograniczona. Facebook, kto będzie tak długie teksty czytał? Można oczywiście robić artykuły wewnętrznie i tak dalej, ale za każdym razem pamiętajcie, ja to przerabiałem jeszcze na poziomie telewizji, fajnie jest być we wszystkich miejscach, które aktualnie są. Widziałem kawiarnie, które do tej pory w życiu tam nie pojawiały się, a teraz zakładają konto na TikToku, bo jest na to czas. I to są platformy, które dzisiaj są do wykorzystania. Dzisiaj są to miejsca do złapania klientów czy widzów, ale nie wiemy, jak one będą wyglądały za chwilę. Pojawią się nowe. Bądźcie otwarci i gotowi na to, że one się pojawią, ale fajnie jest mieć własną bazę. Niech to będzie strona www.
waszej firmy, waszego biznesu, waszej poradni psychologicznej, waszej kawiarni, czegokolwiek, żebyście tam mogli w dłuższy sposób przygotować się do komunikacji ze swoimi klientami w czasach prosperity i w czasach kryzysu, tak jak teraz. Tutaj niedaleko miejsca, z którego nadajemy, z WeWorku w Warszawie na Krucze, jest Store Cafe. Chciałem powiedzieć sieć, no ale powiedzmy, że mała, bardzo fajna sieć. Kawiarni, które są, prowadzą bardzo fajną na co dzień komunikację ze swoimi klientami. Mają bardzo fajnego Instagrama, publikują fajne rzeczy z pomysłem, z odwagą, są bardzo otwarci, tolerancyjni i nagle są zamknięci jak wszystkie biznesy. I teraz oni, budując tą relację w kanałach social mediowych z nami, ze mną zbudowali. Ja wiem, że mają dobrą kawę, że mają fajną obsługę, że są bardzo otwarci, serdeczni, zawsze na czas i w dobrej jakości. I tak też to widać w ich kanałach social mediowych. Dzisiaj mówią, słuchajcie, jesteśmy zamknięci, nie zarabiamy, nie możemy, nie ma sensu, żebyśmy otwierali się i dawali wam kawę na wynos, ale możecie kupić karty podarunkowe za 50, 100 i 200 zł. Te karty podarunkowe to jest pomożenie nam w płynności finansowej, bo nasi pracownicy są i czekają na to, żeby się z wami znowu spotkać, ale nie wypijecie kawy w marcu, daj Boże, wypijecie ją w kwietniu, więc kupcie tą kartę podarunkową teraz, bo nam to da pieniądze. Skredytujecie nas w ten sposób. I jeżeli widzę teraz na ich kanale to, że ludzie się przechwalają tym, kto jaką kupił, kiedy kupił, jak ją fajnie pokazał, no to to jest ta wygrana. Po to właśnie są te kanały, żeby w czasach kryzysu też pomóc przetrwać. I nie lekceważyć ich, kiedy wszystko idzie dobrze, bo to jest bardzo krótka droga donikąd. Rozmowa, tak jak ja staram się ją z wami utrzymywać od 15 roku życia, no to jest rozmowa, która trwa. Ja nie mogę się na was obrazić, chociaż dobrze by było czasami, żebym się zamknął, w tym sensie, żebym odpoczął i próbuję znaleźć na to sposób, ale jednocześnie wiem, że jeżeli nie będę podtrzymywał z wami kontaktu, jeżeli nie będę podtrzymywał z wami relacji, to bardzo trudno mi będzie, to telewizje przerabiały w ostatnie wakacje, zamykamy telewizję, wrócimy we wrześniu, nagle okazuje się, że widzowie znaleźli sobie inne zajęcie w tym czasie, kiedy one były zamknięte i we wrześniu już tak chętnie nie wracały. Więc zdaję sobie sprawę, że zamykanie social mediowych przestrzeni jest trudne, dlatego że macie dzisiaj tyle różnych bodźców, że jak nie złapiecie mojego, to złapiecie inny i ja będę w tym momencie przegrany. A nie chciałbym, żeby tak się zdarzyło, bo wiem, że będziemy mieli, mamy już w Kuźniar Media sporo treści, którą chcielibyśmy, żebyście zobaczyli, więc fajnie, żeby jak największa liczba ludzi to mogła zobaczyć i złapać. Mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie, to moje ponadgodzinne gadanie dało wam choć trochę wiedzy, choć trochę inspiracji, że weźmiecie z tego co nieco, spróbujecie posprzątać, spróbujecie zbudować i będziecie w tym regularni, będziecie w tym odpowiedzialni, będziecie w tym jakościowi i będziecie, nauczycie się rozmawiać z tymi, którzy są po drugiej stronie i przyjmiecie od nich każdy feedback, nawet jeżeli to będzie feedback, no wiem, że zaczynasz, ale to i tamto trzeba by poprawić. Słuchajcie, patrzcie, poprawiajcie, obserwujcie konkurencję, jeżeli pracujecie na jednej uczelni, zobaczcie, jak to robi druga uczelnia. Jeżeli macie jedną kawiarnię, zobaczcie, co robią inne kawiarnie. Jeżeli prowadzicie taki biznes, zobaczcie, co robią inne biznesy, bo tam jest inspiracja. My dzisiaj testowaliśmy takie narzędzie, które pozwala w jednej sekundzie z tych dwóch kamer, jak je mamy, wysłać sygnał na każdą możliwą platformę, LinkedIn, YouTube, Periscope, czyli Twitter, Facebook, YouTube chyba już mówiłem. I pytaliście, jakich narzędzi używać. Czasami to jest bycie na żywo na Instagramie, czasami to jest bycie na żywo na YouTubie i to nie jest jakoś specjalnie trudne. Czasami to jest bycie na żywo na Facebooku, to też nie jest trudna rzecz, wystarczy wcisnąć guzik na żywo, napisać dwa słowa, o czym gadacie, nacisnąć guzik i gadać. Natomiast czasami to są rozwiązania już kompleksowe, które pozwalają trochę większą treść, trochę na innym poziomie podać dalej, tak żebyście mogli dotrzeć do jak największej grupy ludzi i tylko od tego, jaka ona jest, zależy, z jakiego narzędzia powinniście korzystać. Zabawa na Instagramie czy zabawa na Facebooku, to jest fajny proces nauki, bo tego się nie da nauczyć na papierze. Tego się nie da nauczyć nie nagrywając, tego się nie da nauczyć nie próbując, więc samo nagranie to jest jedno, ale uwierzcie, że ten moment, w którym naciśniecie guzik live, to będzie coś takiego, co wywoła w was zupełnie inną emocję, trochę bardziej zepnie, trochę bardziej przygotuje do tego, żebyście byli bardziej skupieni i to jest najfajniejsze narzędzie, z jakiego można skorzystać nawet na próbę. Pobawcie się tym, nawet jeżeli w pierwszym zdaniu powiecie, słuchajcie, to jest mój pierwszy live, wybaczcie mi każde moje potknięcie, ale chciałam spróbować, bo słyszałam, że to nie jest takie trudne, zróbcie to, tak żebyście mogli spróbować, poczuć te emocje i zobaczyć, czy to jest w ogóle wasz świat. Jeżeli poczujecie od razu, że nie, to zatrzymajcie się, popróbujcie, poszkulcie się troszeczkę i wróćcie do tego, jeżeli czujecie, że to może być jedno z tych narzędzi, w których będziecie opowiadali swoją własną historię. Kiedy przestałem pracować
Obiecuję, że to już będzie powolutku puenta. U mnie puenty są takie długie, mniej więcej pasujące do tego, co było wcześniej, ale obiecuję, że kończymy. Kiedy przestałem pracować w TVN24, a zacząłem pracować w TVN, w Dzień Dobry, no to nagle pojawiły się takie 2 godziny dziennie, rano, z którymi nie bardzo wiadomo było, co zrobić. Do tej pory gadał od 5-6, budził się o 4:30, jakoś głowę rozkręcał i gadał. A teraz nagle o 8, jeszcze w dodatku nie sam, więc to trochę zupełnie inna emocja i uznałem, że może warto tych wszystkich widzów wtedy twitterowych, bo oni byli pierwsi, to było jakieś 500 000 obserwujących, zachęcić do tego, żebyśmy ze sobą pobyli. Zaczynałem od prostego statywu na telefon, który przyklejał się do szyby i zwykłego telefonu, który wkładał się w ten statyw, po to, żeby móc z periskopa, na którym teraz jesteśmy także, skorzystać i nacisnąć guzik live. Internet, telefon i już. No i głowa do gadania. I okazało się, że w poniedziałek 6:45 to było, nie wiem, ze 100 osób, we wtorek 250, w piątek 1150. Regularna godzina, już w środku tygodnia przeklinałem siebie, że wymyśliłem sobie, że to będzie 6:45, ale jak się okazało, sprawdziło się, bo wtedy myśmy znali się z tej pory, że ja jestem i gadam do was. Zmieniliśmy tylko miejsce gadania i to też ma dzisiaj ogromne znaczenie, żebyście korzystali z tego narzędzia i spróbowali się pobawić. Jeżeli macie po drugiej stronie już jakichś swoich klientów, powiedzcie im, słuchajcie, spróbujmy tego typu spotkania, spróbujmy tego typu relacji, opowiedzcie mi, co u was. Dzisiaj odezwałem się rano do moich klientów z ostatniej wyprawy do Ekwadoru i powiedziałem im, że właściwie to jest taki czas, kiedy należałoby sobie wysłać tylko dobrą wiadomość, żeby się po prostu uściskać i trzymać kciuki. To są ludzie, którzy mają różne biznesy i w tych biznesach dzisiaj, jak we wszystkich, jest jeden wielki przestój i jedna wielka niewiadoma, co dalej. I reakcja jest prosta. Ktoś wyśle serduszko, ktoś wyśle kciuka do góry, bo nie ma siły gadać, a ktoś powie, że dziękuję za dobre słowo, bo tego tylko teraz potrzebuję tak naprawdę. Ja mu nie rozwiążę problemów, ale mogę go wesprzeć i to jest ważne, więc dla tych waszych klientów nie od razu wasza sprzedaż dzisiaj może być ważna, ale samo to, że się odezwiecie, że się jakkolwiek spróbujecie z nimi połączyć i spróbujecie ich jakkolwiek namierzyć, tak żeby podtrzymać relacje, to może być naprawdę ważne. Próbujcie, nie wstydźcie się, nie bójcie się tego, bo tylko w ten sposób będzie można się rozwijać. Dziękuję za wszystkie dzisiejsze komentarze, za to, co robiliśmy teraz przez ostatnią godzinę. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to w każdej chwili, to już akurat wiecie, w każdym możliwym miejscu sieci, czy to będzie Facebook Kuźniara, czy Kuźniar Media, czy to będzie Twitter Kuźniara, czy Kuźniar Media, czy to będzie LinkedIn Kuźniara, czy Kuźniar Media, możecie nas złapać, zapytać, a my chętnie pomożemy w tym czasie, w którym rzeczywiście ta pomoc z każdej strony powinna płynąć. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.